Wysoka Rado, otwieram 19. sesję Rady Miasta Bartoszyce. Na podstawie listy obecności stwierdzam prawomocność obrad, gdyż na stan 21 radnych na sesji obecnych jest 19 radnych. Proszę o potwierdzenie swojej obecności drogą elektroniczną również. Nieobecni pani radna Machniewska i pan radny Kapuściński usprawiedlili swoją nieobecność. On w komórce wciska. Witam serdecznie wszystkich radnych, witam zaproszonych gości, a w szczególności zastępcę burmistrza pana Krzysztofa Hećmana, sekretarza pana Roberta Pająka, pana skarbnika, pana Jarosława Sielawę. Witam szefów jednostek organizacyjnych, spółek podległych naszemu samorządowi. Witam serdecznie przedstawicieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest samorząd miasta Bartoszyce, kierowników wydziałów Urzędu Miasta oraz wszystkich obecnych na sali. Porządek obrad otrzymali panie i panowie radni zgodnie z przypisanym w statucie terminie. I chciałem państwa poinformować, że na podstawie paragrafu 17 ust. 2 statutu miasta proponuję wprowadzić zmianę do porządku obrad polegającą na tym, aby jako punkt 7 porządku obrad dopisać podjęcie stanowiska Rady Miasta w sprawie pisma mieszkańca. W punkcie 7, natomiast pozostałe punkty zostaną zmienione. Punkt 7 będzie 8, punkt 8 będzie 9, a punkt 9 będzie 10 punktem porządku obrad. Czy są jeszcze jakieś uwagi do porządku obrad? Jeśli nie ma, proponuję, żebyśmy przegłosowali wprowadzenie tego punktu do porządku obrad. Kto z pań i panów radnych jest za wprowadzeniem tego punktu, proszę o zagłosowanie teraz. Stwierdzam, że Wysoka Rada, a podam może wyniki głosowania. Za 16, przeciw 1, wstrzymało się dwie osoby. Stwierdzam, że Wysoka Rada przyjęła poprawkę do porządku obrad. Przystępujemy do realizacji porządku obrad. To jest, jesteśmy w punkcie 3 porządku obrad. Przyjęcie protokołów z obrad 17 i 18 sesji Rady Miasta. I to jest zgodnie z paragrafem 14 ust. 5 punkt 2 statutu miasta Bartoszyce. Wymienione protokoły były do wglądu w Biurze Rady oraz w dniu dzisiejszym wyłożone przy liście obecności. Czy są uwagi do protokołów? Jeśli nie ma uwag, stwierdzam, że wyżej wymienione protokoły Rada przyjęła bez odczytywania. Punkt 4. Informacja burmistrza miasta z działalności w okresie międzysesyjnym. Proszę o zabranie głosu pana wiceburmistrza Krzysztofa Hećmana. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Szanowni Mieszkańcy Bartoszyc. Informacja z działalności burmistrza miasta Bartoszyce w okresie międzysesyjnym od 24 października do 27 listopada. Sprawy Wydziału Inwestycyjnego. Pracownicy Wydziału prowadzą nadzór nad następującymi inwestycjami. Rewitalizacja Starego Miasta Bartoszyce etap pierwszy. Budowa budynku hali sportowej, budowa targowiska miejskiego, remont elewacji bramy Lidzbarskiej, remont nawierzchni chodnika przy ulicy Żeromskiego na odcinku od skrzyżowania z ulicą Nowowiejskiego do skrzyżowania z ulicą Sportową, budowa systemu oświetlenia ulicznego ulica Słowackiego na odcinku od ulicy Poniatowskiego do ulicy Struga, budowa systemu oświetlenia ulicznego ulica Naukowska. Trwają prace związane z opracowaniem ekspertyzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej budynku Szkoły Podstawowej nr 7. Termin realizacji do 28 grudnia 2019 roku. Trwają prace związane z opracowaniem koncepcji budowy sieci wodociągowej kanalizacji sanitarnej w obrębie Jarkowo w Bartoszycach. Termin realizacji 27 listopada 2019 rok, więc tutaj jest właśnie ten termin upłynął. Wydział Techniczny Komunalny. Pracownicy Wydziału przeprowadzili kontrolę 4 obudów śmietnikowych pod względem prawidłowości segregacji odpadów komunalnych należących do wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez spółkę Lokum.
Przygotowano zawiadomienie o zmianie stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Bartoszyce. Prowadzono działania związane z korektą ceny energii elektrycznej przez Enea spółka akcyjna, w wyniku których za pierwsze półrocze 2019 roku miasto zyska około 53 tysiące złotych oszczędności. Prowadzono czynności związane z przygotowaniem projektu uchwały w sprawie zmian stawek opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych. Przeprowadzono procedurę zakupu drzew do nasadzeń zastępczych. Nasadzenia wykona Zakład Gospodarki Odpadami i zlecono uruchomienie na dzień 6 grudnia iluminacji świątecznych na terenie miasta. Wydział Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego. Przygotowano do oddania w dzierżawę w drodze przetargu teren przy ulicy Brzeszczyńskiego, przeznaczony pod budowę garaży. Rozpoczęto podział działek pod zabudowę jednorodzinną przy ulicy Rotmistrza Witolda Pileckiego, osiedle 650-lecia. W pierwszym etapie zakładamy wydzielenie około 10 działek. Pod zabudowę jednorodzinną wolnostojącą ogłoszenie przetargu planowane jest na koniec pierwszego kwartału 2020 roku. Społeczna Komisja Mieszkaniowa zaopiniowała wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokali na następny rok. Zamówienia publiczne. Zakończono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na remont elewacji bramy Lidzbarskiej. Wybrano ofertę firmy Revita Art, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Warszawy, za cenę 998 039 zł 35 groszy. Otwarto oferty w postępowaniu na poprawę poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta Bartoszyce poprzez rozbudowę drogi ulicy nad Łyną, przebudowę odcinka drogi ulicy Jeziornej oraz przebudowę drogi ulicy Kochanowskiego. Wpłynęły 3 oferty na każdą z części zamówień. Zakończono postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania nawierzchni dróg, chodników oraz placów. Na terenie miasta wybrano ofertę firmy Bartko, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Bartoszyc. Szacunkowa wartość oferty 554 860 zł 80 groszy. Zakończono postępowanie na dokończenie rozpoczętej budowy budynku hali sportowej przy ulicy Słowackiego. Wybrano ofertę firmy Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego Petbud z Gutkowa. Kwota z przetargu to 11 570 415 zł 67 groszy. Wydział Kultury, Sportu, Współpracy i Rozwoju. Pracownicy wydziału wsparli organizację recitalu Wiesława Wodyki Droga do Wolności. Przedsięwzięcie zorganizowano w ramach obchodów 35. rocznicy śmierci kapelana Solidarności błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Odbyło się ten recital 20 października w kościele świętego Jana Ewangelisty i Matki Bożej Częstochowskiej w Bartoszycach. Pracownicy wydziału wsparli również obchody Narodowego Święta Niepodległości. Byli organizatorami konkursu na kokardę narodową. Rozstrzygnięcie miało miejsce 11 listopada w Bartoszyckim Domu Kultury. Prowadzono działania w związku z organizacją poetowego konkursu piosenki religijnej i patriotycznej The Voice of Fara. Konkurs odbył się w 3 kategoriach wiekowych: dzieci, młodzież oraz dorośli. Opracowano program współpracy miasta Bartoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok. Dzisiaj Państwo będziecie obradowali nad tym dokumentem i podejmowali decyzje. Trwają przygotowania do organizacji gali wolontariusz roku 2019. Uroczysta gala odbędzie się 2 grudnia 2019 roku o godzinie 11 w Bartoszyckim Domu Kultury. Gromadzona jest dokumentacja fotograficzna bieżących działań prowadzonych przez Urząd Miasta oraz jednostki podległe. Prowadzone są także i redagowane strony internetowe bartoszyce.pl, strony profilu miejskiego na portalu społecznościowym Facebook, na których na bieżąco umieszczane są aktualne informacje z naszego miasta. Kierownik wydziału uczestniczył w warsztatach w Guzowym Piecu, mających na celu podjęcie wstępnych przygotowań nowej strategii miast CITASLOW. Pełnomocnik do spraw pozyskiwania funduszy zewnętrznych Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zarejestrowało Związek Międzygminny działający pod nazwą Warmińsko-Mazurski Związek Miast Pogranicza z siedzibą w Bartoszycach. Pełnomocnik do spraw profilaktyki i uzależnień. W ramach realizacji zadań miejskiego programu profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych na 2019 rok Urząd Miasta Bartoszyca przystąpił do wdrażania warsztatów Radzę sobie ze złością wśród uczniów klas piątych. Cele warsztatów to nauka nieinwazyjnego sposobu władowania agresji oraz zapoznanie się z podstawowymi technikami mediacji, które umożliwiają unikanie kłótni i bujek w środowisku szkolnym i domowym. Planowana jest realizacja wśród dzieci 5-6-letnich warsztatów Bądź miły, nie dokuczaj. Warsztaty mają na celu uświadomienie
dzieciom, czym jest dokuczanie, jakie ma konsekwencje oraz nauka konstruktywnego radzenia sobie z trudnościami, kształtowania empatycznej postawy. Urząd Stanu Cywilnego. W okresie od 18 października do 22 listopada Urząd Stanu Cywilnego zarejestrował 63 akty urodzeń oraz 41 aktów zgonów. Straż Miejska. Ujawniła 105 wykroczeń, w tym 75 porządkowych i 30 drogowych. Ujawnione wykroczenia dotyczyły m.in. spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz związanego z tym zakłócania spokoju, niezachowania środków ostrożności przy wyprowadzeniu psów, pozostawiania nieczystości po psach, braku aktualnych szczepień psów, zamieszczania informacji o ogłoszeniu miejsca do tego nieprzeznaczonych lub bez zgody zarządzającego, nieprawidłowego parkowania pojazdów, głównie na zakazach, zieleńcach w strefie zamieszkania, miejscach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, palenia wyrobów tytoniowych na przystanku komunikacji, zanieczyszczenie, zaśmiecania miejsc publicznych oraz terenów przyległych do obudów na nieczystości stałe. Operatorzy monitoringu miejskiego ujawnili 75 przypadków naruszenia prawa na terenie miasta. Materiał dowodowy nagrany dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach i innych uprawnionych służb, tym Sądu Rejonowego, został przekazany. Każdorazowo w przypadku nieprzestrzegania porządku i bezpieczeństwa powiadamiani byli strażnicy pełniący służbę oraz Powiatowa Komenda Policji. W wyniku kontroli prowadzonych przez strażników miejskich sześciu właścicieli zostało zobowiązanych do usunięcia z terenu miasta swoich nieużywanych samochodów, 5 razy firma utylizacyjna zabezpieczała padłe zwierzęta, 16 właścicielom nakazano uporządkowanie chodników przebiegających wzdłuż ich posesji. Wobec dwóch osób, które umieszczały informacje miejsca do tego nieprzeznaczone, prowadzone jest postępowanie wyjaśniające. 5 osobom nakazano usunięcie gruzu budowlanego z obudów śmietnikowych na odpady komunalne oraz terenów zielonych miasta. Na terenie miasta ujawniono 4 psy biegające luzem. W wyniku przeprowadzonych czynności odnaleziono właścicieli 3 psów, wobec których zostały wyciągnięte sankcje karne, a jeden pies trafił do Fundacji Niechcianych Zwierząt. W wyżej minionym okresie strażnicy miejscy pełnili łącznie 57 służb, w tym z policjantami i strażnikami granicznymi. We wskazanym okresie strażnicy 26 razy konwojowali przewóz środków płatniczych. W dniach 1-11 listopada strażnicy miejscy dbali o zachowanie porządku i bezpieczeństwa w mieście. Nie zanotowano naruszeń prawa. Zakład Usług Komunalnych. W wyżej minionym okresie wykonane zostaną następujące zadania. Oznakowanie poziomu miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych przy przedszkolu integracyjnym ulica Bema 53, zmiana organizacji ruchu na drogach miejskich w związku ze świętem zmarłych, demontaż fontanny przy placu zabaw na ulicy Bohaterów Casino, umycie nieckie przygotowania do okresu zimowego, współudział w organizacji Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada, plac Bohaterów Westerplatte, dekoracja miast flagami narodowymi, rozbiórka obudowy śmietnikowej ulica Traguta 6-7, remonty nawierzchni dróg gruntowych, równanie koparką ładowarką z uzupełnieniem ubytków pokruszem, betonową ulica Sikorskiego 43-45, Hilmanowicza garaże, ulica Bema za Farbeksem. Wykonano rurociąg odwadniający przy garażu ulicy Wyszyńskiego. Trwają prace przy modernizacji ciągu pieszego ulica Żeromskiego, budżet obywatelski. Wykonano 100% zakresu prac przewidzianych na terenie gminy miejskiej. W związku z tym, że prace zostały wykonane przez jednostkę budżetową miasta, obniżone zostały koszty inwestycji, co pozwoliło na wykonanie dodatkowego odcinka w pasie drogi wojewódzkiej o długości 76 metrów bieżących. Zakończenie prac zaplanowano na 29 listopada. Rozpoczęto pracę przy utwardzaniu nawierzchni drogi miejskiej. Ulica Sosnowa budowana jest nawierzchnią spyt drogowy typu JOMP. Całość zadania to 200 metrów bieżących drogi o szerokości 4,4 metra. W ramach zasądzonej kary na terenie gminy miejskiej przy pracach pożytkowych i gospodarczych pracowało 11 osób, przepracowując 280 roboczogodzin. Zespół administracyjny oświaty. Realizując uchwałę Rady Miasta Bartoszyce, zespół administracyjny oświaty od 1 listopada przejął obsługę finansową i kadrową Bartoszyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej uczestniczyli w spotkaniach grup roboczych zespołu interdyscyplinarnego w siedzibie ośrodka. Odbyły się 3 spotkania z ofiarami przemocy oraz 6 ze sprawcami. Kontynuowano działania w zakresie realizacji projektu pod nazwą Bądź Aktywny, rozwój usług społecznych, szansa na aktywne uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej. Między innymi punkt konsultacyjny, zajęcia dla dzieci, warsztaty dla dorosłych, zajęcia wsparcia konsultanta dla rodzin z osobą niesamodzielną. Dodatkowo zorganizowano wycieczkę rodziną do Kętrzyna, w trakcie której uczestnicy wzięli udział w warsztatach malowania bombek. W ramach działalności merytorycznej Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Dziennego Domu Senior Vigo zorganizowano wiele imprez i spotkań. Przedstawiciele placówek uczestniczyli w przedsięwzięciach o charakterze integracyjnym, w tym m.in. drugiej spartakiadzie Ośrodku Wsparcia Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Tynisie Stołowym, zajęciach edukacyjnych w Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszycach, podsumowaniu projektu Nikt nie jest idealny, ale każdy wyjątkowy, spotkaniu seniorów z przedstawicielami Centrum Nauki Kopernik w Warszawie,
który zaprezentował wykład informacyjno-edukacyjny Życie obiektów astrofizycznych oraz spotkaniu z okazji obchodów Ogólnopolskiego Dnia Osób Starszych. 12 osób wzięło udział w zajęciach rozpoczynających w środowiskowym domu samopomocy kurs języka angielskiego. W ramach ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci od początku jej realizacji, to jest od 1 kwietnia 2016 do 27 listopada tego roku, wypłacono 49 057 804 zł dla 2940 rodzin, 4194 dzieci uprawnionych do świadczenia wychowawczego. Na nowy okres zasiłkowy 19-21, w latach 2019-21, który rozpoczął się 1 lipca, przyjęto łącznie 2603 wnioski, w oparciu o które wydano 2471 informacji i wypłacono 8838 422 zł dla 2462 rodzin, w tych rodzinach jest 3645 dzieci uprawnionych do świadczenia wychowawczego. W oparciu o bazę lokalową Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej odbyło się 16 spotkań w charakterze stałym oraz 5 spotkań okolicznościowych, m.in. warsztaty, jak obniżyć rachunki za prąd i efektywnie korzystać z energii, Akademia Honorowych Dawców Krwi oraz konferencja Różne Oblicza Cukrzycy. Trwa realizacja rozpoczętych od 1 lutego prac społecznie użytecznych, w których aktualnie uczestniczy 9 osób. I przedstawię Państwu jeszcze wykaz zarządzeń w okresie od dnia 24 października do 26 listopada. Zarządzenia są Państwu przekazane w informacji, ale pozwolę sobie jeszcze już bez cytowania numeru i dat przekazać sprawy, które te zarządzenia objęły. A więc przeznaczenie do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie przetargowym, zmiana regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Bartoszyce, ogłoszenie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów w 2019 roku dla przedszkoli prowadzonej przez Gminę Miejską Bartoszyce, powołanie komisji przetargowej, upoważnienie pierwszego zastępcy burmistrza miasta Bartoszyce do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, upoważnienie pierwszego zastępcy burmistrza miasta Bartoszyce do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miejskiej Bartoszyce, powołanie komisji przetargowej, zmiany budżetu, przeprowadzenie konsultacji projektu do uchwały program współpracy miasta Bartoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2020 rok, wprowadzenia regulaminów organizacyjnych Gminnym Centrum Informacji Turystycznej w Bartoszycach, ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w formie zapewnienia specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób potrzebujących z terenu miasta Bartoszyce, oddanie w użyczenie nieruchomości położonej przy ulicy Generała Bema w Bartoszycach na rzecz Stowarzyszenia Integracji Osób Niepełnosprawnych z Sion w Bartoszycach, przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości położonej przy ulicy Krótkiej 2, Poniatowskiego 12 oraz Poniatowskiego 6, oddanie w użyczenie lokalu stanowiącego własność Gminy Miejskiej Bartoszyce, niewykonania prawa pierwokupu, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bartoszyce przy ulicy Kęczyńskiej w Bartoszycach, przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości położonej przy ulicy Wyszyńskiego w Bartoszycach, przeznaczenia do sprzedaży dotychczasowego dzierżawcy nieruchomości położonej przy ulicy Rynkowej w Bartoszycach, oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego, zmian i wprowadzania tekstu jednolitego regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Bartoszyce, projektu uchwały Rady Miasta Bartoszyce w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bartoszyce, projektu budżetu Miasta Bartoszyce na 2020, przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym, przeznaczenia do wydzierżenia w trybie bezprzetargowym, przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym, przeznaczenia wydzierżenia w drodze przetargu części nieruchomości położonej przy ulicy Brzeszczyńskiego w Bartoszycach oraz ustalenia stawki czynszu dzierżawnego i 26 listopada zmiany do budżetu w trybie zarządzenia. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie, Szanowni Mieszkańcy, dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Czy są uwagi do albo pytania w związku ze złożoną informacją? Proszę bardzo, Pani Radna Lucjana Indryszka. Ja mam pytanie do zamówień publicznych i do punktu trzeciego o postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania nawierzchni dróg. I tutaj jest moje pytanie brzmi, czy do metrów tego utrzymania zimowego wliczony jest plac Konstytucji 3 maja, czy nie? Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w tej sprawie? Proszę bardzo, pan radny Wojciech Polkowski.
Ja mam pytanie do pana skarbnika, no też do pana burmistrza. Chodzi o punkt 4 zamówień publicznych. Gdyby ktoś mógł przybliżyć, jaka jest suma tych wszystkich kosztów poniesionych wraz z tym rozstrzygniętym przetargiem, bo czytamy, że jest 11 570 415 z groszami, z wydanymi środkami poprzednio i czy są jeszcze jakieś zobowiązania, bo na poprzedniej sesji w wieloletniej prognozie finansowej była wartość, teraz z głowy mówię, 17 300. Skąd te wszystkie kwoty, żeby ktoś nam wyjaśnił? Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo, pani radna Katarzyna Łasek. A ja mam pytanie takie bardziej z działań miękkich. Chciałam zapytać o, myślę, że to będzie pytanie do pani naczelnik Wydziału Kultury, Sportu, Współpracy i Rozwoju, odnośnie wsparcia przez ten wydział dwóch wydarzeń, w zasadzie trzech, ale to jedno to wiadomo, Narodowe Święto Niepodległości, a mnie interesuje ten powiatowy konkurs piosenki religijnej, patriotycznej, The Voice of Fara i recital Wiesława Wodyka. Na czym polegało wsparcie wydziału w tym temacie? To jest takie szybkie pytanie. I kolejne, kto będzie przygotowywał strategię miast Cities Law, bo pani kierownik uczestniczyła tutaj w takich warsztatach. Dziękuję. Dziękuję. Pani radna Elżbieta Zapolska, później pani radna Ania Binięta. Ja mam kilka pytań, tylko nie wiem, bo pan burmistrz wyszedł, czy te pytania możemy zadawać, bo nie wiem, czy ktoś będzie w stanie na nie odpowiedzieć, jeżeli nie słyszy. Może panie przewodniczący, poczekajmy. Zaraz chwileczkę. Pan notuje, pan sekretarz notuje. Tak? Dobrze. A więc tak, pierwsze moje pytanie dotyczy Wydziału Inwestycyjnego, punktu trzeciego. Trwają prace związane z opracowaniem koncepcji budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obrębie Jarkowa. Czy Jarkowo to jest część Bartoszyc i na jakiej podstawie my tam tworzymy tą koncepcję? Teraz drugie moje pytanie. Przeprowadzono procedurę zakupu drzew i nasadzeń do nasadzeń zastępczych. Na czym te nasadzenia zastępcze będą polegały i gdzie one będą wykonywane? Trzecie moje pytanie. Remont nawierzchni chodnika przy ulicy Żeromskiego na odcinku od skrzyżowania Nowowiejskiego do ulicy Sportowej. Mam pytanie, czy kładziona nawierzchnia jest nowa, czy też wykorzystujemy, tak jak wcześniej to było ustalane, materiał, który jest pozyskany z kwadratu, ponieważ był on w bardzo dobrym stanie. Następnie chciałabym troszeczkę, żeby przybliżono nam firmę, którą wybrano do budowy hali. Chodzi mi o zabezpieczenie finansowe tej firmy, tak żebyśmy się znowu nie sparzyli. I następne moje pytanie, zaraz zaznaczam. A i następne moje pytanie dotyczy zarządzeń. Chciałabym dowiedzieć się, na czym polegała zmiana regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Bartoszyce. I w takich może krótkich zmianach, krótkich słowach, na czym polegały zarządzenia dotyczące zmiany budżetu. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo, pani radna Ania Bijęta. Ja mam pytanie dotyczące profilaktyki uzależnień, a więc tu pani Kasia chyba by udzieliła odpowiedzi. Chodzi mi o te warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas piątych i dla dzieci 5-6-letnich. Kto jest realizatorem i jaki jest koszt tych warsztatów, pani Kasia? Chciałabym się dowiedzieć, tak? Dziękuję. Dziękuję. Proszę wyłączyć mikrofony, bo jest pogłos taki się pojawia, tam chyba się w świecie. Czy to już wszystkie pytania z sali, tak? Bardzo proszę, pan sekretarz Ongos. Tutaj odnośnie, panie przewodniczący, szanowna rado, odnośnie uczyń zimowego utrzymywania dróg, to troszeczkę odpowiem, postaram się powiedzieć pod koniec w sprawach różnych, bo ja w tej chwili nie jestem w stanie odpowiedzieć. Suma kosztów to pan skarbnik ewentualnie za chwilkę. Wydarzenia odnośnie Cities Law i Voice of Fara. Pani kierownik. Panie burmistrzu, szanowni przewodniczący, szanowni państwo radni. Jeśli chodzi o te... Coś tutaj...
Jeśli chodzi o te dwa wydarzenia, które tutaj pani przewodnicząca przytoczyła, jeśli chodzi o nasze działania, to było to przede wszystkim tutaj promocyjne sprawy, czyli stworzenie dyplomów, podziękowań, plakatu promocyjnego, umieszczenie informacji promujących na stronach, a także no, bezpośredni zakup nagród. Tutaj pan burmistrz dofinansował ten przegląd. Jeśli chodzi o recital, to też było stworzenie umowy i też tutaj te wszystkie sprawy rozliczeniowe. No i oczywiście bezpośrednie uczestnictwo w imprezach, zorganizowanie przerwy kawowej, ponieważ w przypadku tej imprezy, tego przeglądu to było ponad 160 osób. Impreza trwała od godziny 14 do 22, więc tutaj zawsze w ciągu tej imprezy uczestniczyliśmy. Robiliśmy także zdjęcia, czyli te wszystkie materiały po imprezie, po recitalu zostały zamieszczone na stronie. Jeśli chodzi o to szkolenie Citaslon, to było tak naprawdę pierwsze szkolenie w temacie nowej strategii i tutaj głównie rozmawialiśmy właśnie z członkami tej sieci, jak my widzimy tą strategię i na czym nam zależy, żeby w tej strategii było umieszczone. Przede wszystkim tutaj chcielibyśmy zwrócić uwagę na to, żeby ten taki trend innowacyjność, konkurencyjność jednak nas nie do końca dotyczyła, bo w naszych miastach może lepszym terminem jest przedsiębiorczość i chcielibyśmy na te słowo zwrócić uwagę, żeby w tej strategii takie słowo było zamieszczone jako główne. I to było pierwsze spotkanie, które miało na celu tak naprawdę zapoznanie się z tematem i myślę, że kolejne spotkania będą bardziej konkretne i ta wiedza, która była właśnie przekazana nam na warsztatach, pozwoli nam stworzyć tą strategię. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Tak, jeżeli pan przewodniczący pozwoli, to będziemy odpowiedź dla pani Zabłockiej. Koncepcja w rejonie Jarkowa. Jarkowo należy do miasta. Podjęliśmy kiedyś taką uchwałę. Przyjęliśmy te tereny, rejon Jarkowa i tam bodajże nie ma kanalizacji i ten rejon to jest obszar miasta. Zakup drzew i nasadzeń zastępczych to wynika gdzie i dlaczego? Dlatego, że my wycinając czy usuwając zieleń są wydawane decyzje o nasadzeniach zastępczych i musimy to po prostu robić. W innym przypadku, gdy nie wykonamy nasadzeń zastępczych, będziemy obarczeni karami, no wielotysięcznymi karami za brak tych zasadzeń. To wszystko się liczy w zależności od wielkości obwodów pnia. Remont ulicy Żeromskiego i Sportowej, z tego co mi wiadomo, to jest to nowa kostka położona, jest to główny ciąg komunikacyjny i na działki. Mamy kostkę z kwadratu, krótko mówiąc, z innych ulic, ale te kostki po prostu będą być układane na mniej może takich bocznych ulicach, chodnikach do wyrównania pewnych części pod zmiany spłytki chodnikowej z tej już takiej połamanej właśnie na polbruk ten z odzysku, a to jest główny ciąg komunikacyjny dla mieszkańców. Także to jest sfinansowane też chyba bodajże, że dobrze pamiętam, z budżetu obywatelskiego. Także to jest oddzielne zadanie. Także to jest nowa kostka. Odnośnie firmy hali, zabezpieczenie i finansowe, to może pod koniec sesji byśmy odpowiedzieli. Z czego wynika zmiana zarządzenia? Jest to uregulowane też, że od 1 stycznia zostanie połączony Wydział Urzędu Stanu Cywilnego, Wydział Spraw Obywatelskich w jeden wydział ze względu na zadania, które są przez wojewodę zlecane. Zmiany budżetu to ewentualnie pan skarbnik. To za chwilę. Przepraszam, panie sekretarzu, czy ja mogę od razu do moich pytań troszeczkę się dopytać? Proszę bardzo. Tak, żeby nie było już później wracania. Ja mam pytanie, co będziemy nasadzali i gdzie? Bo moja ogromna prośba jest taka, jeżeli już będziemy kupowali drzewa, żebyśmy mogli kupować drzewa miododajne. Ja poproszę pana Miluskiego, że będzie na chwilę obecną, będzie mógł odpowiedzieć, czy te drzewa, które zakupujemy, są miododajne. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado,
Tak jak pan sekretarz powiedział, oczywiście jesteśmy zobligowani do dokonywania nasadzeń z racji prowadzonych wycinek naszych drzew. Nasadzenia w ilości 28 sztuk, powiem dokładnie, dokonano 20 sztuk nasadzeń przy Zakładzie Usług Komunalnych, 4 nasadzenia dokonano tutaj na kortach, tak zwanych tutaj w tym miejscu, i 4 w Parku Elizabeth. Tyle nasadzeń było. Dziękuję. Jakie drzewa jeszcze mogłabym się dowiedzieć? Przy tym to były świerki posadzone, natomiast tutaj liściaste, jak pamiętam, tylko nie pamiętam w tej chwili gatunku dokładnie, ale przy Zakładzie Usług Komunalnych to były świerki. Proszę bardzo. Nie, to jeszcze chyba jeszcze panie listy pytań nie zdałem. Panie przewodniczący, jeszcze tak. To teraz nie wiem, czy pan burmistrz. Pan burmistrz jest w stanie odpowiedzieć teraz na pytanie pani Lucyny Jędryczki. Bardzo teraz na bieżąco. Sprawdziłem szczegółowo przed chwilą właśnie, przepraszam za moją nieobecność, 443 metry ujęte w specyfikacji, jeśli chodzi o plac Konstytucji. Ujęte, tak. Proszę, panie sekretarzu. Tak odpowiadając dalej, pan skarbnik coś chciał? Proszę bardzo. Jeżeli chodzi o zarządzenia w sprawie zmiany budżetu, to w generalnej, w większości dotyczy one przyjęcia dotacji celowych z budżetu państwa, no i ewentualnie dokonywania takich zmian, które wynikają z upoważnień zawartych w uchwale budżetowej, czyli przesunięcia wydatków między paragrafami. Jeżeli chodzi o pytanie dotyczące całości kosztów budowy hali sportowej, na dzisiaj powiedzmy tak, jest to kwota w granicach łączna 17 326 tysięcy, tam z groszami już nie pamiętam. I w tej kwocie mieści się kwota z nowego przetargu, czyli te powiedzmy 11 milionów 600 plus 5 milionów 726 wydane do tej pory na budowę hali sportowej. I to jest też związane dla tego poprzedniego wykonawcę plus nadzór, plus projekt, plus inwentaryzacja, plus opinie biegłych, takie różne rzeczy, które były związane jakby z przeprowadzeniem tej inwentaryzacji i ze zbadaniem, jak to jest. Dziękuję. Bo pan burmistrz na poprzedniej sesji coś wspominał, że nałożone zostały jakieś kary na poprzedniego wykonawcę. Czy wiadomo globalnie jaką kwotę i czy to się po prostu toczy? Kary nałożone są niewiele ponad 2 miliony kara jest nałożona. No to jest już inny temat szansy odzyskania. W tej chwili odzyskaliśmy około 600, no niecałe 600 tysięcy. Z tych dwóch, tak. Ale to mówię, zastrzegam się, bo tu jest kwestia jeszcze postępowań skarbowych i tu może być różnie w tej materii. Na razie my sobie zaliczyliśmy to na poczet kar, natomiast no może być różnie. Dziękuję. Dziękuję. Panie skarbniku, przepraszam, czyli to znaczy, że my nie wypłaciliśmy jakichś kwot, które za to, co zostało wykonane na poczet kar, tak? Nie, na poczet kar zaliczyliśmy zabezpieczenie, które było wniesione i część ostatniej faktury. Czyli nie otrzymaliśmy tego od przedsiębiorcy, tylko zaliczyliśmy to, co w naszych zasobach było. Dobrze, dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca Narodu. Pani Binięta pytała o noszenie warsztaty profilaktyki zajęciowej. To pani Katarzyna Sirmyś już ma materiał niezbędny. Dziękuję. Szanowni Państwo, więc jeśli chodzi o profilaktykę, pokrótce powiem tak. Realizatorem tych dwóch programów, warsztatów, wcześniej programów, które były relacjowane na poprzedniej sesji, jest Ośrodek Profilaktyki i Edukacji LIDER z Morąga. Przedstawicielem tego ośrodka jest pani Elżbieta Górecka, licencjonowany trener wielu programów profilaktycznych rekomendowanych przez instytucje, które są dla mnie wyznacznikiem w realizacji tych działań. Jeśli chodzi o
Koszt programu Radzę sobie ze złością realizowany wśród uczniów klas piątych, to trenerem jest psycholog sportu, a koszt tego programu 3465 zł, mam tu umowy. Jeśli chodzi o drugie warsztaty, Bądź miły, nie dokuczaj, wśród dzieci 5-6-letnich, czyli realizowanych wśród dzieci w wieku przedszkolnym, koszt 750 zł. Dla tych małych to będzie pani pedagog z Olsztyna. Nie pamiętam nazwiska w tym momencie. Dziękuję pani. Proszę bardzo państwa. Ja tu myślę, że dla państwa już odpowiedzieliśmy na wszystkie pytania, chyba że któreś mi umknęło, ktoś jeszcze nie otrzymał odpowiedzi. Proszę bardzo, pani radna Krystyna Duda. Pan uzupełnił, panie sekretarzu, dla mnie to jest niejasne. Trwają prace związane z opracowaniem koncepcji budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Obrębie. I jak się nie mylę, to całe osiedle budownictwa jednorodzinnego jest skanalizowane. Tam nie ma potrzeby budować kanalizacji. O co tu chodzi w ogóle? Ani nie ma tego w budżecie, ani to w programie zadań inwestycyjnych, ani w wieloletniej prognozie. Ja nie kojarzę tego. Co to jest w ogóle? To może chwileczkę jeszcze pan radny Wojciech Prokocki ma pytanie. Mam jeszcze jedno pytanie, które mi umknęło. W zadaniach Zakładu Usług Komunalnych jest taki punkt 9. Rozpoczęta praca przez utwardzeniu nawierzchni drogi miejskiej ulica Sosnowa, budowana jest nawierzchnia spłyt drogowych typu JUMP. Całość zadania to 200 metrów bieżących drogi o szerokości 4,4 metra. Moje pytanie i moja wątpliwość polega na tym, że tam jest w tej chwili wybudowana nawierzchnia tymczasowa, są takie płyty. Z tego co wiem, jest projekt na oświetlenie. Proszę państwa, to jest ostatni odcinek na Międzytorze. No jaki jest sens z tymczasowego robić tymczasowe, nie zrobić oświetlenia, nie zakończyć tych 200 metrów kawałkiem Polbruku i zapomnieć o tamtym terenie. Uważam tą decyzję za niepotrzebną, choć pewnie dla mieszkańców jakaś tam poprawa będzie, ale z tymczasowego na tymczasowe i pewnie przez kolejne 15-20 lat nie będzie robiony ten fragment. Uważam to, niepotrzebne po prostu wydatkowanie pieniędzy. Skończyć, zrobić i zapomnieć. Dziękuję. Dziękuję. Może jeszcze czyż? Seria pytań. Jeszcze pani radna dopytać. Bardzo bym prosił. Jeszcze ja chciałam dopytać, ponieważ na Żeromskiego my wydłużamy ten odcinek drogi, którą wykonamy samodzielnie w pas drogi wojewódzkiej. To mam pytanie, czy prowadzono negocjacje z Zarządem Dróg Wojewódzkich, żeby dokończyć cały ten chodnik aż do kościoła, do tego momentu, kiedy jest skończony. I chciałabym zobaczyć te negocjacje na papierze, czyli czy zostało pismo jakieś wysłane z prośbą o wykonanie, czy wspólne wykonanie tego właśnie kawałka, żeby już zapomnieć o tym ciągu pieszym na działki. Dziękuję. Jeszcze dopytam, czy już więcej pytań nie mamy, tak? To proszę w ramach możliwości. Ja nie wiem, czy pani Karolina Hilmanowicz jest na sali, bo nie widzę. Bym poprosił o ewentualnie odpowiedź dotyczącą kanalizacji i utwardzenia ulicy Sosnowej. Mi się wydaje, że Sosnowa jest robiona już na gotowo. To nie jest robione chyba tymczasowo. Tak mi się przynajmniej wydaje. Umówmy się, że odpowiemy pod koniec sesji. To może w sprawach różnych w międzyczasie państwo ustalą konkretnie, żeby te odpowiedzi były takie. Panie przewodniczący, i tutaj odnośnie, na jedno pytanie odpowiem od pani Zabłockiej odnośnie przebudowy ulicy Nowowiejskiego, bo o tym trzeba mówić. Negocjacje nie były prowadzone na chwilę obecną do przebudowy całego chodnika. Mówiąc od kościoła i na wprost, nie były prowadzone, gdyż jest dokumentacja na całą przebudowę ulicy Nowowiejskiego, a w projekcie przebudowy ulicy Nowowiejskiego i tej prawej strony od kierunku kościoła do kierunku ulicy Żeromskiego są i zatoki autobusowe, także to jest większa inwestycja, to nie jest tylko wymiana samej nawierzchni asfaltowej tego odcinka, tylko łącznie z budową zatoki autobusowej. Także to nie będzie kosztowało po prostu sam materiał, tylko troszeczkę więcej. Także powiem krótko, przymierzamy się do ulicy Nowowiejskiego, bo trzeba ją generalnie poprawić.
ale będziemy czekali też na Zarząd Dróg Wojewódzkich. Oczywiście rozmowy trwają, między innymi też były rozmowy przy okazji tutaj spotkania budowy mostu, też na ten temat żeśmy rozmawiali. Na razie Zarząd Dróg Wojewódzkich no też nie ma ujętych w planach przebudowy całej tej ulicy Nowowiejskiego. No proszę panie Jarku. Szanowni Państwo, chciałbym się odnieść właśnie do wypowiedzi pana sekretarza odnośnie ulicy Nowowiejskiego. Czy były prowadzone jakieś rozmowy w zakresie znaku ograniczającego prędkość przy szkole podstawowej nr 4, bo to jest chyba jedna z niewielu szkół, przy której nie ma ograniczenia prędkości? Natomiast to w zasadzie nic nie może zrobić, tak? To są kompetencje Zarządu Dróg Wojewódzkich, także ostatnio był wypadek przy szkole podstawowej nr 7, nie tak dawno, także uważam, że akurat przy tej szkole znak ograniczający prędkość powinien się znajdować. Dowadzie, że wiem od pani dyrektor, bo z nią rozmawiałem, że wysyłała swojego czasu pismo do Zarządu Dróg Wojewódzkich i że po prostu otrzymała odpowiedź odmowną. Czy miasto jako, że tak powiem, organ odpowiedzialny za bezpieczeństwo mieszkańców czynił jakieś kroki w tym zakresie? Dziękuję. Odpowiem na bieżąco. W tej chwili żadne odnośnie ograniczeń prędkości nie było tam wystosowane pismo, ale dlatego może Zarząd Dróg Wojewódzkich odpowiedział, że tam jest właściwe oznakowanie dotyczące ruchu pieszych i dzieci i na drogach wojewódzkich ograniczenie prędkości do jakiej, o jakiej pan myśli prędkości, żeby to ograniczyć. Bo jeżeli na obszarze zabudowanym jest 50, obniżenie tego o 10, to trzeba obniżyć mniej więcej około do 30 na godzinę, a mimo wszystko to jest droga wojewódzka. To jest inna kategoria. Także dlatego może Zarząd Dróg Wojewódzkich załatwi to po prostu odmownie, nie? Bo oznakowanie pionowe inne, ostrzegawcze jest właściwe w tym rejonie. Dobrze. Rozumiem, że kończymy dyskusję. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, żeby już skończyć odpowiedzieć odnośnie kanalizacji sanitarnej, to bym poprosił pana Kamińskiego do wytłumaczenia, bo to jest studium przygotowania bodajże. To jest koncepcja. Pan Kamiński już jest to. Bym prosił. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, jeżeli chodzi o opracowaną koncepcję sieci sanitarnej na Jarkowie, tą koncepcję robimy po to, żeby, bo wydzielamy pasy drogowe na osiedle Jarkowo, żeby wydzielić odpowiednie pasy drogowe odpowiedniej szerokości, została zlecona koncepcja na te sieci. Bo docelowo, jeżeli tam docelowo jest planowane uzbrojenie tego terenu z wykonaniem dróg. Te drogi będzie robić Agencja Nieruchomości Rolnych, teraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa i te drogi będą przekazane dla miasta Bartoszyce. Przygotowaliśmy stosowne nasze wystąpienie, trwają rozmowy właśnie, mówiąc skrótowo, z KOWR-em, żeby wspólnie razem w sposób taki bardzo racjonalny, optymalny zbyć te działki w oparciu o ich działki, które mają, a z naszej strony, żeby była kwestia właśnie dopracowania tej koncepcji, żeby przyszłym użytkownikom, właścicielom no, zagwarantować możliwość korzystania w całości z tej działki. Wartość tej działki będzie wyższa, miasto też zyska rozwiązanie test i finansowe, ale przede wszystkim uporządkowanie celem właściwej sprzedaży tych działek. Ja jeszcze dopytam, czyli chodzi tutaj o tereny niezamieszkałe, czyli te tereny, które są niezamieszkałe już obecnie, jeszcze do tej pory. To jest obecnie droga od drogi krajowej 51 do Jarkowa. Ta droga betonowa, tej częściowo w granicach miasta. I ta droga jest, obecnie jest robiony projekt na zlecenie KOWR-u na... Jest robiony projekt na uzbrojenie tego terenu łącznie z drogą asfaltową. I żeśmy opracowali tą koncepcję, żeby przy opracowaniu tego projektu wydzielić odpowiedni pas drogowy, żeby można było zrobić drogę asfaltową i później w przyszłości, żeby już nie ryć w tej drodze, zrobić sieci w pasie drogowym. Dlatego jest robiony ten projekt. Dobrze, dziękuję bardzo. Chyba już wyczerpaliśmy wszystkie pytania odnośnie informacji. W związku z powyższym stwierdzam, że Wysoka Rada przyjęła informację do wiadomości. Jesteśmy w punkcie 5 porządku obrad. Informacje o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018-2019 otrzymali panie i panowie radni. W związku z tym proszę panią Ewę Kapustą,
przewodniczącą Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Rodziny o przedstawienie opinii w tej sprawie. Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Rodziny zapoznała się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018-2019, która została sporządzona zgodnie z artykułem 11 ustęp 7 ustawy z 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe. Bez żadnych tam zastrzeżeń nie mieliśmy żadnych dodatkowych pytań. I tutaj chciałabym bardzo podziękować panu dyrektorowi Zdzisławowi Żytko za tak skrupulatne i dokładne wykonanie tej analizy, można powiedzieć, tego sprawozdania naszej bartoszyckiej oświaty, szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Bartoszyce. Dokładne pokazanie bazy oświatowej, pomieszczeń, wyposażenia, wykształcenia, dokształcania nauczycieli, również z kontrolami, które odbyły się prowadzone przez Kuratorium Oświaty, remonty szkół. No i chyba to najważniejsze, że żadnych większych wydarzeń takich typu zagrażających bezpieczeństwu dzieci nie było w ubiegłym roku. Również chciałabym w imieniu komisji podziękować państwu, dyrektorom szkół i przedszkoli za wkład, który wkładają w swoją pracę, bo by nasze placówki wyglądały tak fajnie, jak wyglądają na poziomie, mimo trudności, z którymi się borykają finansowymi. Byliśmy w ubiegłym roku szkolnym, w tym roku kalendarzowym, a szkolnym ubiegłym w kilku placówkach. Nie zdążyliśmy dotrzeć do wszystkich. Mam nadzieję, że uzupełnimy to już niedługo. I znamy bolączki placówek oświatowych naszego miasta. I no, będziemy tutaj jakoś monitorować, żeby to pomóc, żeby ta nasza oświata rzeczywiście się rozwijała. Mamy świadomość, że to jest duży procent budżetu naszego miasta, ale żeby się działo po prostu lepiej za to, co można powiedzieć, ten trudny rok szkolny, który był ubiegłym rokiem szkolnym dla naszej oświaty, za te wspaniałe wyniki, które uzyskali na egzaminach, na konkursach wszelkiego rodzaju. Naprawdę ogromne podziękowania dla nauczycieli, dyrektorów, organu prowadzącego. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w sprawie informacji? Jeśli nie, stwierdzam, że Wysoka Rada przyjęła informację do wiadomości. Punkt 6a porządku obrad, projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu. I tutaj poproszę panią Lucynę Jędryczkę o przedstawienie opinii Komisji Programowej Budżetu. Opinia Komisji Programowej Budżetu w sprawie zmiany budżetu. Część A, wydatki. Dział 758, rozdział 758-14. Zwiększenie o 70 tysięcy zł planu wydatków z przeznaczeniem na zapłatę podatku VAT. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 853, rozdział 853-95. Przesunięcie wydatków między paragrafami w planie wydatków związanych z realizacją projektu bądź aktywny. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 921, rozdział 921-16. Zmniejszenie o 70 tysięcy zł planu wydatków związany z wkładem własnym budżetu miasta do projektu modernizacji Miejskiej Biblioteki Publicznej. Przy planowanym wykorzystaniu dotacji w kwocie 329 960 zł w 2019 roku dotacja zostanie wykorzystana w kwocie tylko 60 tysięcy zł i dlatego to przesunięcie. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Ja tylko mogę od siebie jedno słowo, ponieważ jestem przy głosie. Chodzi mi tu o to zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zapłatę podatku VAT. Jak państwo wiecie, w budżecie mieliśmy zawsze firmę, płaciliśmy firmie, która miała nam pozyskiwać zwroty, odzyskiwać, przepraszam, przejęzyczyłam się, odzyskiwać podatek VAT i dlatego, czy w tym roku nie zapomniałam po prostu zapytać się pana skarbnika, czy w tym roku coś się zadziało w tej sprawie z tymi zwrotami, odzyskiwaniami. Dziękuję. Dziękuję za opinię. Zaraz oddam głos panu skarbnikowi, ale może zapytamy, czy są pytania do projektu. Proszę bardzo, pan radny Puszko.
Szanowni Państwo, ja mam jedno pytanie do działu 758, rozdział 7514 w zakresie różnych rozliczeń finansowych. Tutaj zwiększenie kwoty o 70 tysięcy złotych. Ja tak za bardzo nie rozumiem, co wchodzi w skład właśnie tych różnych rozliczeń finansowych. Bo tutaj na dole mamy zapisany VAT właśnie 70 tysięcy i tutaj na górze jest informacja różne rozliczenia finansowe. No właśnie nie wiem, co to oznacza, także chciałbym się po prostu dowiedzieć. Dziękuję. Dobrze, tylko... To jest tylko i wyłącznie podatek VAT. Tak. Dobrze. Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały? Jeśli nie, oddaję głos panu skarbnikowi. Jeżeli chodzi o nazwę, no to nazwa wynika z rozporządzenia dotyczącego klasyfikacji. Tak to się klasyfikuje po prostu. Ja nie wymyślam tych nazw. Jeżeli chodzi o pytanie Panie Przewodniczącej, czy w tym roku się zadziało? Tak, zadziało się. Jak pamiętacie Państwo, zmniejszaliśmy swego czasu wydatki na cmentarz około, jak kojarzę, 50 tysięcy i to był odzysk VAT-u. Jeszcze będzie gdzieś około 15 tysięcy odzysk VAT-u. Natomiast same planowanie wydatków na VAT jest dosyć trudne, bo to jest związane z realizacją dochodów, które są owatowane, że tak kolokwialnie powiem, oraz pewnymi przesunięciami inwestycji, z których planowaliśmy odzyskać VAT, no ale się nie dało, bo są jeszcze w trakcie realizacji. I jak Państwo w projekcie budżetu na 2020 zauważycie, tam jest założona dosyć pokaźna kwota do odzyskania VAT-u. Dziękuję. Dziękuję. Nie ma więcej pytań. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały oznaczonego numerem 1/19? Proszę o głosowanie teraz. Wynik głosowania 18 głosów za, 1 głos wstrzymujący się. Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę przyjęta. Punkt 6b porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Jest to projekt oznaczony numerem 2/19. I tutaj również proszę panią Lucynę Jędryczką o przedstawienie Komisji Programowej Budżetu opinii. Komisja przeanalizowała projekt uchwały określenie stawek podatku od środków transportu. Zaproponowane stawki wzrosły o około 5% w stosunku do obowiązujących stawek. Te stawki były niezmieniane od 2013 roku, więc komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w przedmiocie procedowanej uchwały? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów jest za przyjęciem projektu uchwały oznaczonego numerem 2/19? Proszę o głosowanie teraz. Podaję wynik głosowania. 15 za, 1 przeciw, 3 wstrzymujący się. Stwierdzam, że Wysoka Rada projekt uchwały przyjęła. Punkt 6c porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Jest to projekt oznaczony numerem 3/19. Tutaj poproszę panią radną Lucynę Jędryczkę o przedstawienie opinii Komisji Programowej Budżetu w tej sprawie. Opinia komisji w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Tak jak poprzednio, zaproponowane stawki, nowe stawki wzrosły o około 5% w stosunku do obowiązujących stawek, też niezmienianych od 2013 roku. I tu może na jednym przykładzie. Budynki mieszkalne, poprzednio była to stawka 0,70 za 1 metr kwadratowy powierzchni użytkowej. W tej chwili będzie to 0,74 za metr kwadratowy. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Pań i Panów Radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Proszę bardzo, pan radny Wojciech Rokacki. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, bo jedyny argument za podwyżką jest to, że nie wzrastał, czy jest jeszcze jakiś inny powód? Bo jedyny argument, który jest podawany, to bo nie rosło 6 lat, no ale może nie musi jeszcze rosnąć 6 lat, po co podwyższać podatki mieszkańcom. Dziękuję. Można dwa zdania?
Proszę przewodniczący, bardzo. Panie, panowie radni, szanowny panie radny. No, to jest argument, może inaczej go określimy. Przez te 6 lat sama inflacja to było z pewnością ponad 5%, bo to jest kwestia czasami 1,5%, czasami 0,5%, taka dodawana inflacja i wzrost różnych kosztów jest nam wszystkim powszechnie znany. I te wzrosty kosztów inwestycji czy usług bieżących, publicznych, które następują i następować będą wskutek pewnych zmian makroekonomicznych, które nie mamy żadnego wpływu ani w Bartoszycach, ani w innych miastach, no uzasadniają, żeby podnieść te podatki w sposób zresztą bardzo, bym powiedział, progowo, delikatny i minimalny w stosunku nawet do innych miast, bo sprawdzałem, dalej Bartoszyce będą jednym z liderów, jeśli chodzi o określenie wysokości stawek podatkowych. No proszę, jeszcze krótko. Dziękuję i to jest uzasadnienie. No. Uprzejmości mamy za sobą. Czy jeszcze ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, panie Andrzeju Sławbuszko. Pytanie techniczne, o ile wzrosną wpływy do budżetu miasta, jeżeli poniesiemy o 5%, a nie, dlaczego nie, na przykład nie podnosimy o 4% właśnie? Czy była jakaś kalkulacja? Ja wiem, że przed chwilą pan odpowiedział na to pytanie, ale chciałbym po prostu się dowiedzieć, tak? Jakie będą wpływy, to może pan skarbnik by udzielił odpowiedzi. Dobrze by było, żeby mieszkańcy też po prostu... To znaczy, pan radny chodzi o przewidywane, tak, przewidywane wpływy skutki właśnie finansowe tej projektu. Właśnie, o to dokładnie, dziękuję bardzo. Hipoteza, panie skarbniku, ale to chyba łatwo jest określić w stosunku wpływu na poziomie. Jeżeli planowane jest na przykład, no i tyle mniej więcej wykonamy, 6 milionów, jeżeli chodzi o podatek od osób prawnych, no to te 5% to daje około 300 tysięcy. Jeżeli chodzi o osób fizycznych, jest 2 miliony, tam chyba 250 razy 5, to tam 100 parę tysięcy, tak, w tych granicach. Jeśli nie ma więcej pytań, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o głosowanie teraz. Pani Krystyna Duda zagłosowała. Widzę. Wynik głosowania 13 za, 3 przeciw i 3 wstrzymujące się. Stwierdzam, że uchwała przez Wysoką Radę została przyjęta. Jesteśmy w punkcie 6d porządku obrad. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Bartoszyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Jest to projekt oznaczony numerem 4/9. Proszę panią radną Ewę Kapustę o przedstawienie opinii Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Rodziny w tej sprawie. Uchwała dotyczy po prostu takiej korekty tylko nazewnictwa. Zmiana jest podyktowana omyłkowym nazewnictwem jednostki obsługującej Bartoszycki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bartoszycach. Chodzi o to, że tutaj prowadzi ten zespół administracyjny oświaty w Bartoszycach. Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały. Tak, to jest potwierdzenie. Czy są jakieś pytania do tego projektu? Jeśli nie, panie Ewo, proszę włączyć mikrofon i przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały oznaczonego numerem 4/19? Proszę o głosowanie teraz. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt 6e porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Rady Miasta Bartoszyce numer L/306/2006 z dnia 28 września 2006 roku. Jest to projekt oznaczony numerem 5/19. Poproszę panią radną Ewę Pisarską o przedstawienie opinii Komisji Gospodarki Miejskiej w tej sprawie. Komisja Gospodarki Miejskiej pozytywnie opiniuje uchwałę. Zmiana uchwały dotyczy nazewnictwa. Młynarska A będzie się teraz nazywała Młynarska, a Kętrzyńska A Kętrzyńska. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały oznaczonej numerem 5/19? Proszę o głosowanie teraz. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Jesteśmy w punkcie 6f porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych gminy miejskiej Bartoszyce. I do tego projektu uchwały panie i panowie radni otrzymali autopoprawkę burmistrza. Jest to projekt oznaczony numerem 6/19. I poproszę panią Ewę Pisarską o przedstawienie opinii Komisji Gospodarki Miejskiej w tej sprawie. Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnej gminy miejskiej Bartoszyce. Wnikliwie przeanalizowała zaproponowaną nową tabelę opłat uwzględniającą 10% podwyżkę oraz nowe proponowane przez uchwałodawcę opłaty eksploatacyjne za grobowce po 20 latach użytkowania oraz opłaty za dochowanie urny. To są opłaty wynikające z punktów 17, 18, 19 i 21 tabeli. Komisja uważa, że wobec wysokich i ciągle rosnących kosztów związanych z przygotowywaniem nowych miejsc pochówku i kosztów bieżących wynikających z utrzymaniem cmentarzy należy podjąć działania celem podpisania porozumienia z samorządami o partycypacji w kosztach tworzenia nowych terenów na ten cel. Stosunkiem głosów 3 przeciw, 2 za, komisja projekt uchwały zaopiniowała negatywnie. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Kto z pań i panów radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Pan burmistrz, proszę. Pan przewodniczący był uprzejmy wspomnieć o autopoprawce. Ja tą autopoprawkę odczytam o stanie procedury uchwalania uchwały. Do projektu tej uchwały, o której w tej chwili jest mowa, w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych gminy miejskiej Kęczyn w parafii pierwszym Bartoszyce. Przepraszam. Bartoszyce, w paragrafie pierwszym punkt trzeci otrzymuje brzmienie: opłatę z tytułu wznowienia opłat na kolejne lata należy uiścić w kasie Urzędu Miasta lub na konto Urzędu Miasta Bartoszyce Bank Millennium Spółka Akcyjna, który jest numer konta, przed upływem terminu, na który była wniesiona, w wysokości obowiązującej w dniu jej wniesienia. I to formalnie poprawkę przed dyskusją jeszcze szanownej Radzie zgłaszam. Dziękuję. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Kto z pań i panów radnych chciałby zabrać głos? Zgłasza się pierwsza pani radna Krystyna Duda. Proszę. Pani przewodnicząca komisji nie była łaskawa poinformować, na jaki temat toczyła się dyskusja podczas posiedzenia komisji. Nowa uchwała wprowadza pojęcie w oparciu o uchwałę Górowa, choć ja nie jestem za tym, żeby małpować inne uchwały, gdyż tak się zdarzało, że o tej samej treści wojewoda uchylał uchwały, a niektóre puszczał o tej samej treści, więc nie jest to dla mnie żaden autorytet, przyjęta uchwała przez wojewodę z dopisaniem punktów opłata eksploatacyjna za grobowce. Posługiwałam się przepisami ustawy, która do dzisiaj obowiązuje, pod nazwą ustawa z 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Mianowicie artykuł 7 ustęp 1 mówi: grób nie może być użyty do ponownego chowania przed upływem lat 20. Ustęp 2 tego artykułu mówi: po upływie lat 20 ponowne użycie grobu do chowania nie może nastąpić, jeśli jakakolwiek osoba zgłosi zastrzeżenie przeciw temu i uiści opłatę przewidzianą za pochowanie zwłok. Zastrzeżenie to ma skutek na dalszych 20 lat i może być odnowione. Ale jest taki ustęp trzeci, który mówi: ustęp pierwszy i drugi, przepisy ustępu pierwszego i drugiego nie mają zastosowania do pochowania zwłok w grobach murowanych przeznaczonych do pomieszczania zwłok na więcej niż jedną osobę. Wobec tego, że ten ustęp trzeci nie wymienia, że istnieje możliwość opłaty eksploatacyjnej i przedłużenia jakiegoś terminu, uważam, że zapis w naszej uchwale proponowanej przez burmistrza jest niezgodny z przepisami. Będę głosowała przeciwko. Dobrze. Proszę bardzo, pan radny Wojciech Krokowski. Dziękuję bardzo. Ja mam jedną uwagę do autopoprawki. Czy
Konieczna jest aż taka szczegółowość. Jesteśmy w czasach, kiedy banki się konsolidują, zmieniają się numery kont i osoby, które będą chciały uścić opłatę, która jest przedmiotem tego projektu uchwały, no mogą, nie wiem, wysłać, czy nie wystarczyłoby na konto wskazane, czy widniejące w Urzędzie Miasta, no bo jeżeli ktoś skorzysta tylko z treści uchwały, to może po prostu niewłaściwe konto wybrać i nieprawidłowo zapłacić. Czy aż taka szczegółowość i detaliczność jest potrzebna na kolejne lata? Jak się zmieni konto, to... Panie przewodniczący, po konsultacji z skarbnikiem dziękuję za tą poprawkę ze strony radnego i przyjmujemy ją jako autopoprawkę do projektu. Konto bankowe Urzędu Miejskiego. Bez podania numeru konta. Tak. Dobrze. Konto bankowe Urzędu Miejskiego w Bartoszycach. Tak. Pani radna Elżbieta Zabłocka była później pani radna niewinięta. Szanowny panie przewodniczący, wysoka rado, panie burmistrzu. Ja w uzasadnieniu do podwyższenia stawek tutaj czytam, że między innymi jest takim impulsem do tej podwyżki to, że zwiększono w dużym stopniu koszty wywozu odpadów na terenie cmentarzy. Ja zgłaszałam interpelację w sprawie postawienia regałów, to co funkcjonuje świetnie w innych miastach, na odzyskiwanie zniczy. Wiadomo, że każdy z mieszkańców chce, aby grób każdego roku wyglądał inaczej. Ale być może takie regały i znicze, które są do odzysku, spowodowałyby może nie aż w takim ogromnym stopniu zmniejszenie wywozu nieczystości, ale na pewno w jakimś stopniu by to się zmniejszyło. No, otrzymałam niestety interpelację, że nie ma podstaw do postawienia takich odpowiedzi, że nie ma podstaw do postawienia takich regałów, a może warto by było się zastanowić, bo tu nie muszą być regały nowe, jakieś piękne, rzeźbione, tylko zwykłe, proste regały magazynowe. I myślę, że może nie w tym roku, ale z czasem to, tak jak w innych miastach się przyjęło, przyjęłoby się też również u nas. I te znicze, które są jeszcze takie do użytku, można było postawić i można było wykorzystywać. Sama chętnie wykorzystałabym znicze, które są jeszcze ładne, a żeby zmieniły troszeczkę, nie wiem, na grobie wizualny wygląd. Tym bardziej, że jeżeli zajrzymy, proszę państwa, do tych śmietników, które są na cmentarzu, tam naprawdę wyrzucane są tak przepiękne znicze, bo no, nie ma co z nimi zrobić. A tak może by rzeczywiście te znicze miały swoje drugie życie. Dziękuję. Ja bym bardzo prosił państwa radnych, żebyśmy się trzymali tematu. Otóż to, co pani Elżbieta podnosi, to jest bardzo istotne, ale to w sprawach, gdy będziemy rozpatrywać interpelację, wówczas. Także no dobrze. Proszę bardzo, pani Ania Winiędesz. Ja z taką tylko drobną uwagą, też jakby techniczną, chciałabym, żeby to wybrzmiało, która to sala, znaczy w którym domu pogrzebowym wynajmuje się salę eksportacyjną. Tak, żeby to wybrzmiało, tak, żeby nie było problemów z jakąś interpretacją, jaki dom pogrzebowy chodzi. W którym domu? Ja poproszę tutaj, ponieważ autorem tych poprawek, tych zmian i propozycji był mój wydział odpowiedzialny, za który jestem techniczno-komunalny, więc proszę pana kierownika Bogusława Miluskiego o udzielenie pewnych informacji. A później bym prosił także, żeby informacje w zakresie wzrostu kosztów utrzymania, jeśli chodzi o eksploatację, udzielił pan kierownik Zakładu Usług Komunalnych Krzysztof Jerzyło. Kilka danych takich, które będą obrazowały wzrost kosztów eksploatacji cmentarzy, jeśli chodzi o koszty i osobowe, i koszty materialne. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, szanowna rado. Otóż, jeżeli chodzi o salę, odniosę się do pytania pani radnej, to jest ten budynek, który znajduje się na cmentarzu przy ulicy Zakończyńskiej. To jest w naszym zarządzie, opiekuje się tym Zakład Usług Komunalnych, więc tam te stawki są określone. Natomiast wracając do całej uchwały, szanowni państwo, oczywiście to, co pani Krystyna Duda powiedziała odnośnie pewnej sprzeczności jakby, to nie do końca też tak jest. My wnosimy opłatę eksploatacyjną wynikającą z tego, że osoba, która dochowa również
w grobowcu, to również ma wpływ na pewne koszty funkcjonujące na cmentarzu. Posiłkowaliśmy się oczywiście też między innymi tą uchwałą z Górowa, która w roku 2017 przeszła przez nadzór wojewody. Liczymy, że również i w Lisbargu też, tam też były podobne działania. Liczymy, że jakby Szanowna Rada uchwaliła ten projekt, to wtedy oczywiście decyzja by zależała od wojewody, jak na to spojrzy. Ale są sygnały, że raczej mogłoby to być pozytywnie. Z czego to wynika, Szanowni Państwo, w ogóle zmiana tych stawek opłat? Otóż wynika to oczywiście tam, gdzie nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Rosną nam koszty zarządzania, administrowania, koszty eksploatacji cmentarzy. I jeżeli, Szanowni Państwo, może przytoczę taki przykład. Za sam październik, za wywóz odpadów komunalnych z terenu cmentarzy zapłaciliśmy 60 tysięcy złotych. Jeżeli koszty cmentarza w roku 2000, koszt obsługi, prawda, eksploatacji cmentarzy w roku 2018 wynosiły, dokładnie powiem Państwu, 184 670 zł, to my już w tej chwili na koniec września mamy 147 180 zł. Doliczcie sobie Państwo już 60 tysięcy, o których mówiłem. To jeszcze nie koniec miesiąca, ale to nie wszystkie koszty są, ponieważ jeszcze wchodzą inne typu woda, płace, prawda, usługi toalet, praca sprzętu, usługi telekomunikacyjne, materiały, środki czystości itd., itd. Więc to powoduje, że my musimy, Szanowni Państwo, analizować. To nie na zasadzie, że my pomyśleliśmy, zróbmy podwyżkę. Naszym obowiązkiem jest analizowanie sytuacji, jaka się pojawia w tym obszarze i oczywiście ze stosownym wnioskiem wystąpienia do Rady, a Państwo tutaj podejmujecie wtedy decyzję, czy tak, czy tak. My nie możemy być tutaj też bierni, dlatego też wskazujemy, że pojawił się pewien problem finansowy co do kosztów obsługi naszych cmentarzy. Proszę bardzo, Pani Przewodnicząca Ewa Pisarska. Jeszcze może mnie pan poczeka, bo być może pytanie do Pana kierownika. Przepraszam, może jeszcze tylko przed Panią Przewodniczącą można poprosić Pana kierownika? Proszę. A jeszcze Pan Jerzyło, tak? Tak, kilka takich danych, dobrze, ponieważ jest dobrze to jednostka z naszego samorządu, która na bieżąco obsługuje cmentarze na terenie miasta. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo. Więc tylko porównanie może roku 2018 do 2019. Wiadomo, że ilość grobów około 300 kilkunastu rocznie przybywa, więc przybywają śmieci. Porównam kilka miesięcy. Styczeń 5 ton, w roku 2018 6,5 tony w roku 2019. Luty 3800 kg, 7800 w roku 2019. Więc w okresie od stycznia do lipca różnica, przyrost jest około 16 ton na cmentarzach. Te 60 ton to trochę nieprecyzyjnie, pan kierownik się wypowiedział, 53 tysiące zapłaciliśmy za październik tylko. Staramy się z tego wszystkiego, co na cmentarzach jest, odbierać, bo byłoby to może nie drugie tyle, ale prawie drugie tyle, odbierać wszystkie żywe kwiaty. Kompostujemy na kupce i mamy chętnych, którzy odbierają to i na ogródki nawet biorą na kompost, bo to jest ziemia próchnicza plus kwiaty zielone i tak dalej. Gdyby to jeszcze doliczyć, no to przypuszczam, że jeszcze 40% trzeba było do tego doliczyć. Największy problem jest z kwiatami sztucznymi. No niestety to sztuczne kwiaty i doniczki, w których one są, które zawierają gipsem. Beton, gips i tak dalej. To są najcięższe elementy. I szkło, oczywiście 70% wagi to są znicze szklane, bo plastikowych praktycznie się z niczym nie spotyka w tym momencie. Dziękuję, panie kierowniku. Panie kierowniku, ja jeszcze mogę? Mam pytanie. Czy nie można by było osobno postawić takiego pojemnika i napisać żywe kwiaty? Bo akurat ja w okresie świąt tych 1 listopada nie było takiego pojemnika, a wtedy państwo mielibyście mniej dużo pracy przy odbieraniu, bo myślę, że każdy z mieszkańców chętnie, jeżeli taki pojemnik by widział, to wrzuciłby do tego pojemnika, nie do ogólnego. Niestety. Lata poprzednie, 2017 i 2018, stawialiśmy takie skrzynie, napisane były karteczki, żywe kwiaty doniczkowe.
Niestety 70% w tych skrzyniach było zniczy, śmieci, a nie kwiatów. Podwójne sortowanie. W tej chwili doszliśmy do tego, że ludzie stawiają przy pojemnikach. My w zasadzie codziennie odzbieramy te kwiaty. Jest mniejszy, mniejszy bałagan. A tak w tych skrzyniach naprawdę było wszystko, tylko nie żywe kwiaty doniczkowe. Dziękuję. Pani radna Ewa Pisarska z pytaniem. Ja odnośnie autopoprawki, ponieważ należy tutaj na komisji dyskutowaliśmy i dlatego wpisaliśmy numer konta, żeby osoby, które nie mieszkają w Bartoszycach, miały możliwość taką opłatę uiścić bezpośrednio na konto. I teraz wykreślając, być może niekoniecznie z numerem konta, ale wykreślając słowo, że lub na konto Urzędu Miasta Bartoszyce, to tak jak gdybyśmy zabieraliśmy... Tak, ale pan przewodniczący, pan wiceburmistrz stwierdził, że odrzucamy tą autopoprawkę. Nie, może dla jasności, już tutaj... Może jeszcze raz to sprecyzuję. Tak. Nie odrzucamy w sensie ogólnego zapisu na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Bartoszycach. Numeru nie podajemy, numer jest na stronie internetowej urzędu. A gdyby nastąpiła zmiana, nie potrzeba wtedy korekty uchwały jej zmiany. Czyli może jeszcze dla jasności odczytam, że autopoprawka by brzmiała w ten sposób. Opłaty z tytułu wniesienia opłat na kolejne lata 20-40 należy uiścić w kasie miasta lub na konto Urzędu Miasta Bartoszyce przed upływem terminu, na który została wniesiona, w wysokości obowiązującej w dniu jej wniesienia. Tak będzie brzmiała dokładnie autopoprawka. Tak. Dziękuję. Jeszcze, oj, las rąk. Była pani radna chyba Ania Binięta. Ja króciutko. Panie kierowniku, jeszcze to już tam do pana. Ja myślę, że nie trzeba byłoby tak szybko rezygnować z prób pewnej segregacji odpadów na cmentarzach. Myślę, że ludzie się nauczą powoli, tylko kwestia konkretnego oznaczenia pojemników. Szkło, sztuczne kwiaty i żywe czy jakieś tam... Przykra sprawa. Wszystko są to zmieszane odpady komunalne. Nie ma tego są domieszki metali, parafiny i tak dalej. Natomiast ja myślę, że tutaj możemy się z takim, ja wiem, apelem też jakby tu, idąc myślą za koleżanką, żeby te ładne, dobre znicze nie wrzucać bezpośrednio, bo one też są ciężkie najczęściej, tylko może postawić po prostu obok. Ja kiedyś tak robiłam, nie tylko ja. Ale myślę, że ludzie jak będą wiedzieli, że tak można robić, że nie musimy wrzucać do pojemników, to przecież można to wykorzystać. Tak? Niekoniecznie tam już jakieś koszty ponosić na stawianie regału. Dziękuję, nic więcej. Następnie pan radny Wojciech Prokocki, proszę bardzo. Dziękuję. Panie przewodniczący, ja mam takie pytanie natury ogólnej. Co się stało z koncepcją taką oto, żeby przyjąć stawki tych opłat na wyższym poziomie i dla mieszkańców Bartoszyc zrobić bonifikatę. Pamiętamy sytuację, w której przed wielu, wielu laty ustalono stawkę taką oto, że w uchwale była niższa stawka dla mieszkańców, a dla niemieszkańców była zwyżka. Czy filozofia odwrotna, w której ustalamy kwotę powiedzmy na 100 punktów, a dla mieszkańców dajemy bonifikatę w postaci, nie wiem, 20-30 punktów. Ja nie odnoszę się do konkretnych kwot. Wybrzmiało w uzasadnieniu taka informacja, która moim zdaniem jest no, mówieniem, z którego i tak nic nie wynika. Prowadzone rozmowy z samorządami ościennymi do niczego nie prowadzą. Zresztą mówiliśmy o tym, kiedy była sprawa przeprawy drogowo-mostowej drugiej. Każdy samorząd ma swoje zadania i każdy, może nie wszystkie, bo na przykład miasto Górowo-Iławeckie nie ma swojego cmentarza, bo ten cmentarz jest cmentarzem gminy wiejskiej Górowo-Iławeckie. Tak woli ścisłości i stąd zastanawiam się, czy ta szybka potrzeba podwyżki wynika ze wzrostu kosztów i to jest zrozumiałe, że jest więcej grobów i każdy umie liczyć, ale czy ta filozofia polegająca na tym, że nasi mieszkańcy po prostu płacą mniej, skoro dysponują jako mieszkańcy swoim komunalnym cmentarzem, a te inne osoby, jak tu pan dyrektor ZUK-u wspomniał, że tych pochówków jeszcze kilka lat temu czy kilkanaście było 200-250, nagle się okaże, że ten rozbudowany fragment szpitala, który może być używany, cmentarza, przepraszam za przejęzyczenie, pan burmistrz też się przejęzyczył dzisiaj,
on będzie mógł być używany dopiero za 2 lata. Za 2 lata. I teraz nagle się okaże, że my w rok zapełnimy i trzeba, że tak powiem, przedsięwziąć konkretne rozwiązania, a nie na takiej zasadzie. Rosną koszty, to podwyższamy podatki. To jest złe rozwiązanie. Proszę bardzo, pani radna Krystyna Duda. To vice versa tobie na ten twój wniosek. Uchwała taka była podjęta w 2012 roku i wojewoda był łaskaw napisać, że uchyla ją w całości, gdyż narusza konstytucyjną zasadę równości wobec prawa zagwarantowaną w artykule 32 Konstytucji Rzeczpospolitej. Ale upieram się do wyjaśnień, że drożeje, wzrastają koszty utrzymania. To uzasadnienie, że opłaty powinny pokrywać koszty, nie wynika z żadnego aktu prawnego. Ustawa o finansach publicznych, panie skarbniku, pan słucha, pan mi potwierdzi, czy mam rację. W artykule 3 ust. 2 mówi: środki publiczne pochodzące z poszczególnych tytułów, czyli dochód z cmentarza, nie mogą być przekazywane na finansowanie imienne wymienionych wydatków, chyba że odrębna ustawa stanowi inaczej. Środki publiczne są gromadzone jako dochody, które dzieli się na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej, chyba że odrębna ustawa stanowi inaczej. Z tego, co posługuje się samorząd gminy, ustawa o gospodarce odpadami jest jedyną ustawą, która mówi, że koszty wydatkowania na gospodarkę odpadami powinny, nie mówi musi, tylko powinny pokrywać ich dochody. I będę się dalej upierała, że nie można mówić o kosztach, bo ludzie płacą podatki. Po to chcą mieć światło na ulicach, dopłacamy do szkół, to tak jakbyśmy od dzieci brali opłatę za to, że chodzą do szkoły, bo 1 000 000 złotych miasto dokłada, czy 2, no czy więcej. To nie można mówić, że drożeje coś. Ja uważam, że za wcześnie od 2013 roku podwyższać tę opłatę i proszę was, oddalcie tę uchwałę. Bo to jest raptem. Proszę, pan burmistrz prosi o głos. Ja pozwolę sobie też na taką sympatyczną, mam nadzieję, polemikę. Przed chwilą podejmowaliśmy decyzje dotyczące, państwo podejmowali, dotyczące wzrostu podatków od nieruchomości, wzrostu podatku od środków transportowych. I w zasadzie chyba tu wszyscy się zgodziliśmy, że wzrastają koszty utrzymania miasta, samorządu, w różnych aspektach, o których pani była też uprzejma powiedzieć. Można sobie zadać pytanie, dlaczego w takim razie w jednym segmencie opłat, podatków akceptujemy taką filozofię minimalnych, ale jednak wzrostu od, jak przeczytałem i z uzasadnienia analizowałem, od ponad 6 lat, a w innym nie. Ja zgadzam się z panią, że możemy w każdym segmencie samorządu i tak się dzieje także z gospodarką odpadami, jako samorząd dopłacać. Ale wszystko ma swoją matematyczną, ekonomiczną granicę. Jeżeli teraz, to jest kwestia oczywiście przyjęcia pewnego poglądu, bo wtedy można było zapytać autorów takich koncepcji, no dobrze, to w którym miejscu mamy, w jakiej skali zmniejszyć wydatki albo je zoptymalizować. Oczywiście jest to zadanie organu wykonawczego, ale jest to także zadanie rady. Podpowiedzieć, wskazać, argumentować. Ja po to tylko to mówię, że szanując pani głos, bo każdy ma prawo w tym zakresie, jak pani założyła, wynikającej z konstytucji do równości, do kształtowania poglądów publicznych i za to jest odpowiedzialny i do tego jest powołany, czy będąc radnym, czy pracując w Urzędzie Miasta na rzecz lokalnej społeczności. Wyrażam tylko taką opinię po tych analizach, które prowadziliśmy w Wydziale, które dzisiaj państwo usłyszeliście w niektórych liczbach, że te koszty jeszcze wzrosną, a sygnałem do tego będzie 1 stycznia. Oto w styczniu zadzieją się 2 co najmniej sprawy, a później w lipcu w mieście Bartoszyce. W styczniu wzrost najniższej płacy, która w znakomitym stopniu będzie rzutowała chociażby na płace w Zakładzie Usług Komunalnych.
na te wzrosty, niezależne w ogóle od nikogo. I w lipcu będzie przetarg na zakup kompleksowy energii elektrycznej. Taki odbył się w Olsztynie. W Olsztynie koszt energii elektrycznej grupy zakupowej prawie kilkuset podmiotów, chyba 400, wzrosły ponad 35%. A więc proszę Państwa, bądźmy w tym wszystkim racjonalni, szanując oczywiście różne sposoby wydatkowania pieniędzy, ale skala tej propozycji, która została Państwu przedstawiona i skala czasu, kiedy ona jest podejmowana od 2013 roku, też mówi o takim naprawdę uczciwym i rzetelnym, jak powiedział kolega kierownik, podejściu i analizie ze strony osób, które Państwu ten materiał przygotowały. Dziękuję. Dziękuję. No proszę tylko. Do mikrofonu. Panie burmistrzu, ja tylko dopowiem, że tu chodzi o kwestię gdzieś około 20 tysięcy złotych w skali roku. I nie wiem, o co kruszyć kopii, bo czym innym są podatki, które potem dzielimy na wszystkie inne wydatki, a czym innym jest akurat ta opłata. O zasadę dzielimy kopię. Dobrze. Pan radny Puszko, proszę. Pytanie związane właśnie oczywiście z naszymi bartoszyckimi cmentarzami, w zasadzie ze starym cmentarzem, no tak może troszeczkę z innej bajki, jak to niektórzy mówią, dotyczące właśnie stanu niektórych alejek, bo akurat mam tam dziadków pochowanych i bardzo, bardzo często, ale to w różnych sprawach. Panie Jarku, bardzo proszę, w sprawach różnych pogadamy o alejkach. Dobrze, to w różnych sprawach zadam to pytanie. Pan radny Zarewicz, proszę. Szanowny panie przewodniczący, szanowna Rado, panie i panowie, szanowny burmistrzu. Tutaj reasumując wypowiedź dyrektora ZUK-u i radnej pani Biniendy, po prostu nasunął mi się taki wniosek, a ten wniosek po prostu, powiem inaczej, patrząc na poprzedniego, który chodzi o Stalgas, co wcześniej obsługiwał cmentarz, w tym czasie, za tamtego czasu było, że były kosze na plastyki całorocznie i były też pojemniki na szkło. I rozdzielając plastyki i szkło, automatycznie zmniejsza się ilość odpadów ogólnych. I wtedy, bo jako odpady ogólne, po prostu nie, inaczej mieszane, zwiększamy, jak razem dodajemy, zwiększamy kilogramy tych odpadów. Skoro będzie już na cmentarzu rozdzielona ta część tych odpadów, uważam, że tych kilogramów będzie mniej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w dyskusji nad projektem uchwały? Proszę bardzo, panie wiceprzewodniczący. Panie przewodniczący, szanowna Rado, panie burmistrzu. Tak odnośnie, pan poruszył temat, że podnieśliśmy tutaj ceny od nieruchomości, od środków transportu, a tutaj chcemy potraktować inaczej. A ja spytam się też inaczej, bo wnioskowałem to i to kilkakrotnie. A dlaczego nie powracamy do podatków od psów, których jest coraz więcej? Ci, którzy posiadają małe pieski, to dbają o to, bo to widać i chodzą z woreczkami, zbierają, a ci, co mają duże, walą gdzie chcą. A tutaj na pewno by ta kwota tych około 20 tysięcy tym podatkiem psów od psów by zrekompensowała nam ten brak. Także też podchodźmy w ten sposób. Dlatego nie przekonał mnie pan swoim wypowiedzią, choć bardzo pana cenię, żebym zagłosował dzisiaj za podwyższeniem, bo to jest sprawa pochówku, to jest sprawa drażliwa dla każdego człowieka. Nie zawsze każdego stać. A kwota, którą dzisiaj jest refundowana, te 4 tysiące, tam chyba 800 zł, nie pokrywa nawet tak naprawdę na 2/3 pogrzebu. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z państwa chciałby zabrać głos? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z panie panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały oznaczonego numerem 6 na 19? Komisja była przeciwna. Czyli wniosek komisji był, no tak, zgoda. No więc wniosek komisji, nie było wniosku o odrzucenie. Wniosek komisji zaakceptowany został negatywnie. Więc nie będziemy tych głosów, znamy opinię komisji i decyzja w tej chwili jest rady. Tu nie będę głosował wniosku komisji, nie widzę takiej potrzeby.
Panie przewodniczący, zawsze głosowaliśmy w ten sposób za opinią komisji. Jeżeli komisja dawała opinię negatywną, to my do tego się dostosowywaliśmy. Tak było w poprzedniej kadencji, chyba że coś się zmieniło. Panie przewodniczący. Nie mogę głosować opinii. Proszę mi wybaczyć, ja to nie kluczę w żaden sposób, ale nie mogę głosować opinii. Opinia komisji jest negatywna. Znamy, wiemy, że jest negatywna. W związku z powyższym pytam, jak mam sformułować temat głosowania? Proszę o przerwę. Zaraz wyciągniemy status i zobaczymy. Proszę o przerwę. W statucie nie ma, ale bardzo proszę, ogłaszam 10 minut przerwy. Wznawiam obrady Rady Miasta po przerwie. Niuanse, jeśli chodzi o sposób głosowania, sobie wyjaśniliśmy. Jeśli nie ma więcej pytań, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały oznaczonego numerem 6/19 w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych gminy miejskiej Bartoszyce? Proszę o głosowanie teraz. Kto jest za, przeciw, wstrzymuje się. Podaję wynik głosowania. 7 głosów za, 8 przeciw, 4 osoby się wstrzymały. Stwierdzam, że uchwała nie została przez Wysoką Radę przyjęta. Jesteśmy w punkcie 6G porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy miasta Bartoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2020 rok. Jest to projekt oznaczony numerem 7/9. Proszę panią Ewę Kapustą o przedstawienie opinii Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Rodziny. Program współpracy miasta Bartoszyce z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w artykule 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku, jest tworzony na każdy rok zgodnie z artykułem 5a ust. 1 właśnie tej cytowanej wyżej ustawy. I ten dokument jest tak jakby w sposób bardzo czytelny i zasadny określa współpracę gminy miasta Bartoszyce z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rzecz naszych mieszkańców. Katalog, który jest tutaj podany z zadań priorytetowych, zbudowany został przede wszystkim w oparciu o dotychczasowe wykonywane zadania, jak i zainteresowanie i uczestnictwo adresatów w realizowanych zadaniach. Priorytetowe działania w tym programie umożliwiają również podejmowanie nowych zadań innowacyjnych i innowacyjnych działań. Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały. Jednocześnie chciałam dodać, że w rozmowach z panią kierownik Wydziału Martą Szuter dowiedzieliśmy się, że w styczniu planowane jest szkolenie dla organizacji pozarządowych, które będzie miało na celu prawidłowe wypełnienie wniosków, bo on jest trochę teraz inny, skomplikowany bardziej, właśnie jak te koszty wszystkie rozliczać później, także to taka informacja do mieszkańców i od zainteresowanych organizacji pozarządowych. I proszę również Wysoką Radę o przyjęcie tego. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały oznaczonej numerem 7/19? Proszę o głosowanie teraz. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Jesteśmy w punkcie 7 porządku obrad. Projekt stanowiska Rady Miasta w sprawie pisma mieszkańca otrzymali panie i panowie radni. Czy ktoś chciałby zabrać głos w tej sprawie? Proszę bardzo, pan radny Wojciech Prokocki. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo. Uczestniczyłem w obydwu spotkaniach komisji rewizyjnej w dniu 15 listopada i w dniu 21 listopada. I chciałbym, nim odniosę się do treści stanowiska, zwrócić uwagę na zapisy z tych protokołów.
Co do pierwszego, to tu z panią przewodniczącą zauważyliśmy, że błędnie jest napisane nazwisko pana Zdzisława Pępiaka przez E, a nie przez EM. To należałoby poprawić. Jeśli chodzi o treść protokołu z 21 listopada, to mam następujące uwagi. A mianowicie zwrot, w którym, o czym zauważył w piśmie pan wnioskodawca Zdzisław Pępiak, że wzrosły koszty, a jest takie dziwne zdanie. Więc fakt, iż wodociągowa ciepłownicza spółka COWiK ma jeden zarząd, generuje oszczędności. Gdzie tu mówimy o oszczędnościach, kiedy te koszty są bardzo wysokie i co do wzrostu i wysokości kosztów wszyscy się zgodziliśmy. Podczas tego spotkania przewodniczący zarządu, pan Wojciech Malicki, mówił o tym, że trzech członków zarządu wynika z umowy spółki i ona została przyjęta w 2014 roku jeszcze zarządów poprzedniego burmistrza pana Krzysztofa Nałęcza. To jest ta informacja. Dosyć mocno podkreślana była sprawa dotycząca kosztów, które są związane z wysokością uposażenia członka zarządu. W sumie jest to kwota około 200 tysięcy złotych. Została też zauważona, czy wniesiona uwaga do faktu, że pani członek zarządu często przebywa na zwolnieniach lekarskich i z tego tytułu jej nieobecność i tak powoduje te koszty, które spółka ponosi, a więc to się przekłada też na ceny wszystkich mediów, które spółka COWiK tutaj przedstawia. Jest też takie zdanie o obecni na spotkaniu przedstawiciele spółki odnieśli się do pozyskiwania funduszy unijnych. Jak wskazali, byłoby to łatwiejsze, gdyby miasto Bartoszyce miało 100% udziałów, a nie jak obecnie 99,5, tam około jest. Jednocześnie wyjaśnili, że podjęli starania, aby zmniejszyć liczbę udziałowców osób fizycznych poprzez wykupywanie ich udziałów. Z tego spotkania wynikało, że dzisiaj już nie ma przeszkód formalno-prawnych, aby mimo udziałów innych osób fizycznych, udziałów w COWiK-u, takie działania podejmować. I jednego zdania, moim zdaniem, chyba najważniejszego nie ma i to pytanie, choć było postawione zarządowi, ono nie było skierowane do zarządu COWiK-u, tylko do pana burmistrza. Mianowicie, czy istnieje jakakolwiek dyskusja, czy planowana jest sprzedaż spółki COWiK? Na zapytanie przeze mnie, na ile wyceniają panowie prezesi COWiK, oczywiście to jest pytanie trochę trudne i z sufitu odpowiedź, że kosztuje 100 milionów złotych. My, przynajmniej wraz z panią Elą Zabłocką, odnieśliśmy nieodparte wrażenie, że w momencie tej sprawy się zarząd COWiK-u po prostu obawia. Podziału spółki COWiK i wyodrębnienie części ciepłowniczej i jej zbycie. I uważam, że takie pytanie powinno być postawione panu burmistrzowi. Czy w ogóle są jakiekolwiek przygotowania, czy jest planowane, żeby ktoś udzielił nam informacji, że nie, absolutnie nie. A wiąże się to oczywiście z tym, że gdyby COWiK został sprzedany, to tak przynajmniej panowie prezesi mówili, mogłoby wzrosnąć koszty jednostkowe dla mieszkańców Bartoszyc, przed czym myślę, że Rada Miasta na pewno nie zgodziłaby się z takim wnioskiem. A generalnie będę przeciwny, bo uważam, że trzyosobowy zarząd jest, tak tutaj podpowiada mi pani Krystyna. Ja generalnie będę przeciwny podejmowaniu tego stanowiska. Nie widzę właściwie powodu, żeby oddalić, bo co tam oddalać po prostu. No, podyskutowaliśmy na komisji rewizyjnej, która nadal, przypominam, nie zajmuje się tym, co należy do jej obowiązków, kontrolą, bo planu kontroli poza budżetem nie ma w ogóle. Dziękuję bardzo. Ktoś jeszcze z państwa chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, pani radna Krystyna Duda. No, może bym uzupełniła, żeby pani przewodnicząca komisji rewizyjnej wyjaśniła ten zapis. Więc fakt, że wodociągowo-ciepłownicza spółka COWiK ma jeden zarząd. Zarząd w spółce COWiK składa się z trzech osób. Proszę, dlaczego pani to napisała? Napisała pani nieprawdę. Z pięciu osób. Proszę bardzo, pani przewodnicząca.
Gdyby pani Krystyna Duda była zainteresowana tym, co się dzieje w wodociągowej spółce ciepłowniczej COWiK, przyszłaby na spotkanie i wysłuchałaby pani wyjaśnień pana prezesa, pana wiceprezesa i pana głównego księgowego, którzy naprawdę bardzo szczegółowo wyjaśniali nam sposób działania spółki. Na temat. Proszę, koszty. Dlaczego pani napisała jeden zarząd trzyosobowy? O co chodzi? Pani nie kręci, bo jeden zarząd składający się z trzech osób. W innych... Ale zarząd jest jeden. Chodzi o to, że zarząd jest jeden, a w większości miast, a może da mi pani odpowiedzieć, a w większości miast, takich jak Bartoszyce wielkościowo, sprawami ciepła i wody zajmują się dwie spółki i istnieją wtedy dwie spółki i dwa zarządy i te koszty są w większości miast większe. No proszę bardzo, jeszcze pani radna Zabłocka. Pani przewodnicząca, ja proponuję, żebyśmy dopisali jeden trzyosobowy zarząd i będzie Wilksy tej, każdy będzie zadowolony, tak? I wtedy nie będzie żadnego problemu. No myślę, że o to chodziło i tutaj, to, co prawda my tutaj nie oceniamy w tej chwili, prawda, zawartości merytorycznej protokołów komisji rewizyjnej. Jesteśmy obowiązani przyjąć czy ewentualnie odrzucić, ale dyskutujemy nad stanowiskiem. Niemniej słuszna uwaga, chyba intencją protokolanta było to, że jest w spółce jeden zarząd, prawda? Proszę bardzo, pan jest sekretarz. Panie przewodniczący, szanowny rado, pan Prokocki powiedział, żeby ktoś odpowiedział na stawiane pytanie. Tym ktośem będę ja, odpowiem. Spółka COWiK nie będzie dzielona i nie będzie sprzedawana. Państwo w tej chwili siejecie po prostu ferment w spółce dla spółki, która dobrze działa. To, co się dzieje w spółce COWiK, inwestycje, fotowoltaika, inne rzeczy, inwestowanie, naprawy w dróg, remonty, przebudowy, to się po prostu państwu nie podoba i państwo by chcieli, żeby tutaj zaistniała niedomówienia, niedopowiedzenia, że spółka źle działa. Odnośnie tu dyskutujecie państwo teraz o przekazaniu, mówicie o czymś, o czym faktycznie prezesi i jeden zarząd trzyosobowy o tym piśmie oficjalnie nie wie. Dlatego złożył wniosek o przekazanie tego pisma do, żeby się mogli z tym oficjalnie zapoznać. Bo państwo mówicie tutaj o różnych rzeczach, które w tym piśmie, na którejś tam stronie ktoś to napisał, ktoś coś napisał, ale oficjalnie nikt ze spółki o tym nie wie. Jeszcze raz powtarzam, spółka nie będzie dzielona i nie będzie sprzedawana. Inne miasta mogły tak zrobić, ale to są po prostu, nie wiem kto to wymyślił, a to jest dla miasta najbardziej strategiczna rzecz i nie można ani wody, ani ciepła oddać komuś w zarząd, żeby komuś to po prostu sprzedać. Dobrze, dziękuję. Pan radny Prokocki pierwszy, zgłaszał, proszę. Panie sekretarzu, szanowny, wielce szanowny, my nie siejemy paniki. My w tej chwili debatujemy nad treścią pisma i nad ewentualnym podjęciem stanowiska nad odrzuceniem bądź uznaniem za zasadne treści pisma pana Zdzisława Pępiaka. Zadawane przez niego pytania, czy są zasadne, czy nie są zasadne, no tak życie publiczne działa, że ludzie zadają pytania i ta odpowiedź dzisiejsza pana na pewno jest ważna i nie odwraca pan tak zwanego kota ogonem, że to my jesteśmy przeciwko miastu, spółce COWiK i nie wiadomo, co jeszcze pan wymyśla. Proszę szanować obrady Rady Miasta i nie wkładać czegoś, czego my absolutnie nie uważamy. Mnie odpowiedź pana sekretarza zadowala, że nie ma planów podziału COWiK-u, wyodrębnienia ciepłowni i sprzedaży na skutek różnych okoliczności. Ten temat podjął wnioskodawca, pan Zdzisław Pępiak, wyraził swoją opinię, a jeśli chodzi o samą treść pisma, na spotkaniu 21 pan prezes powiedział, że otrzymał oficjalnie to pismo dzień wcześniej, nie wiem, chyba z rąk pani przewodniczącej, w związku z tym nie jest prawdą, że nie miał tego pisma, bo go po prostu miał podczas obrad i myśmy przez dobrych chyba półtorej godziny dyskutowali. Była pozytywna atmosfera, udzielane zostały wszelkie wyjaśnienia. Jedyna rzecz i mankament, który został podniesiony, a ja jeszcze zapomniałem go ująć, że działka, na której w tej chwili stawiane są budynki przy ulicy Niemanowskiego, te nowe takie przez dewelopera, mogła być kiedyś przeznaczona dla COWiK-u pod rozbudowę
potrzeb takich organizacyjnych i technicznych, bo COWiK ma bardzo małą działkę i nie bardzo ma gdzie trzymać sprzęt. Ten temat też był po prostu dyskutowany, ale za jednoznaczną odpowiedź, mimo lekkiej złośliwości, dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani Katarzyna Basak, proszę. O, przepraszam. Przepraszam, tak, proszę bardzo. Ja tylko chciałam zauważyć, że na tym spotkaniu w COWiK-u padła również taka decyzja, żeby tu uspokoić mieszkańców, że o sprzedaży COWiK-u to będą decydowali radni. Więc mam nadzieję, że my po prostu takiej decyzji nie podejmiemy. Dziękuję. Dziękuję. Pani Radna Krystyna Basak, proszę. Koleżanka Ewa mnie tutaj ubiegła, bo chciałam też to powiedzieć. Natomiast to, czy to pismo wpłynęło do COWiK-u, to z racji tego, że to starałam się skrzętnie notować, nie jestem członkiem komisji rewizyjnej, aczkolwiek uczestniczyłam w tym spotkaniu. Podobno panowie prezesi sami się upomnieli o to pismo i poprosili o to, aby to pismo zostało im wysłane, bo wiedząc i znając termin spotkania, jeszcze tego pisma nie mieli, a chcieliby też odnieść się do tych jakby pytań pana Pępiaka. To jest jakby jedna rzecz i jeszcze temat związany z inwestycjami. COWiK generalnie zarządza, a nie ma pieniędzy na inwestycje, wobec tego nie ma pieniędzy na wkład własny i to jest ta największa bolączka. Natomiast w momencie, kiedy, znaczy COWiK ma przede wszystkim bardzo małą zdolność kredytową i to powoduje, że nie może na przykład dokonywać, pozyskiwać pieniędzy po to, żeby mieć środki na zagwarantowanie wkładu własnego przy realizacji inwestycji. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Starzyński jeszcze, proszę. Treść pisma pana Pępiaka została obalona w każdym polu. Komisja to szczegółowo omawiała. Pan prezes wyjaśnił, że spółka dobrze, że prowadzi działalność w różnych dziedzinach. Czyli kanalizacje, wodociągi i ciepłownictwo, ponieważ jeżeli generuje stratę na jednej działalności, to zyskuje na innej działalności. To nie jest na zasadzie naczyń, znaczy powinno być na zasadzie naczyń połączonych. Firma powinna się rozwijać i powinna generować jakieś zyski, żeby móc inwestować. Dlatego dziwię się, że pan Pępiak sporządził takie pismo, ale dziękuję mu też za to, że interesuje się sprawami miasta. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jeszcze pani Zabowska, proszę. Ja przepraszam, ale nie w każdym punkcie zostało obalone to pismo, bo wcale nie było uzasadnione i podczas tej naszej wizyty w COWiK-u nie zostało uzasadnione etat członka zarządu etatowego. Także o tym była mowa i pytaliśmy, czy gdyby go nie było, funkcjonowałby COWiK w takim samym stopniu, a więc było. No, pan prezes powiedział, że byłby może trochę mniejszy, jak to ujął, no teraz to nie pamiętam, w jaki sposób ujął pan prezes, powiedział, że mniejsza możliwość byłaby funkcjonowania spółki, ale nie było to tak do końca wyjaśnione, także nie w każdym calu. Ja to chciałam podziękować bardzo serdecznie przede wszystkim panu prezesowi, który odpowiadał nam na pytania, które też były niezwiązane z tą spółką, z tym pismem, przepraszam bardzo. Także bardzo dziękuję za to, że tak otwarcie podszedł do tego spotkania i że dowiedzieliśmy się dużo więcej niż potrzebowaliśmy zgodnie z tym pismem, mimo że pani przewodnicząca próbowała bardzo skrupulatnie nam w tych pytaniach przeszkodzić. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Starzyński. O ile mi wiadomo, to trzeci członek zarządu został powołany w 2014 roku, to raz, a druga sprawa to ten trzeci członek zarządu wygenerował zyski dla spółki. Ale trzeci członek zarządu akuratnio jest prawnikiem i sądził się w paru sprawach, które wygrał. Dziękuję bardzo.
ale prowadził sprawy, które doszły do Naczelnego Sądu Administracyjnego, zdaje się, i wygenerował zyski. Pamiętam, jedna sprawa chyba 60 tysięcy. No to zysk. No, no tak, ale byłyby straty, więc to są zyski. No. Proszę Państwa radnych, no może kończ, bo tutaj się rodzi debata, troszeczkę odbiega od tematu, który jest istotą procedowania. Otóż musimy podjąć stanowisko, czy komisja rewizyjna wywodzi z tego jakieś wnioski do kontroli, czy też nie, i to jest istotą tego stanowiska. Proszę bardzo, jeszcze pani przewodnicząca komisji. Żaden z członków komisji rewizyjnej nie zgłosił jakiegokolwiek tematu do kontroli, dlatego protokół zakończono, nie stwierdzając żadnych przesłanek do podjęcia kontroli w spółce COWiK. Dziękuję bardzo. Myślę, że już jeszcze pan radny, proszę bardzo. Panie przewodniczący, szanowna rado, panie burmistrzu. Temat w COWiK-u trzeciego członka zarządu, niby to społecznego, my jesteśmy władni podjąć decyzję czy uchwałę, czy on jest potrzebny, czy nie. I my możemy odwołać. Dobrze. To jest władztwo Rady Nadzorczej i właściciela. Dobrze. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem stanowiska, którego projekt macie państwo przed sobą, a oznaczony jest numerem 7/19? Proszę o głosowanie teraz. Podaję wynik głosowania. 12 za, 4 przeciw, 3 głosy się wstrzymujące. Stwierdzam, że stanowisko przez Wysoką Radę zostało przyjęte. Jesteśmy w punkcie 8 porządku obrad. W punkcie 8. I informuję państwa, że w okresie międzysesyjnym interpelacje i zapytania i wnioski zgłosili radny Janusz Pasjak w sprawie zakończenia, utwardzenia i odwodnienia drogi oraz wykonania odpływu wody przy garażach na ulicy Wyszyńskiego. Odpowiedzi udzielono na piśmie. Pani radna Elżbieta Zebłocka w sprawie postawienia na cmentarzu regałów pod hasłem Drugie życie znicza. Odpowiedzi udzielono na piśmie. W sprawie również pani radnej Elżbiety Zabockiej w sprawie wystających studzienek przy ulicy Poprzecznej. Odpowiedzi udzielono na piśmie. W sprawie sprzedaży działek na osiedlu 650-lecia. Odpowiedzi udzielono na piśmie. Pan radny Karol Kapuściński w sprawie zakupu i wykorzystania fotopułapek. Odpowiedzi udzielono na piśmie. Przystąpienia bartoszyckich szkół do konkursu Postaw na słońce. Odpowiedzi udzielono na piśmie. Przystąpienia o dotację z programu Edukacja Artystyczna na lata 2020-2022. Odpowiedzi udzielono na piśmie. W sprawie wykonania zielonych przystanków na terenie miasta Bartoszyce. Odpowiedzi udzielono na piśmie. W sprawie modernizacji nawierzchni dróg dojazdowych do garaży przy ulicy Hilmanowicza. Odpowiedzi udzielono na piśmie. To tyle informacji odnośnie interpelacji i zapytań. Czy ktoś chciałby zabrać głos w tym temacie? Jeśli nie, przechodzimy do punktu 9. To jest do spraw różnych. Informuję państwa, że od ostatniej sesji wpłynęły następujące pisma. Informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego o wynikach analizy oświadczeń majątkowych przekazanych przez Przewodniczącego Rady Miasta, Burmistrza Miasta oraz Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego. Wnioski do budżetu miasta na 2020 rok, rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody stwierdzające nieważność części uchwały Rady Miasta z dnia 26 września 2019 roku zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Bartoszyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bartoszycach. Prośba o możliwość wykupu gruntu pod garażem. Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody stwierdzające nieważność w części uchwały Rady Miasta z dnia 26 września 2019 roku w sprawie wyodrębnienia środowiskowego Domu Samopomocy w Bartoszycach ze struktur Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz oraz nadania statutu. Wpłynęło pismo do wiadomości w sprawie rozpoczęcia prac związanych z budową ulicy Sosnowej. Informacje o podmiotach wyznaczonych do przyjęcia wskazanych w celu wykonywania pracy. To tyle z mojej strony, jeśli chodzi o pisma, które wpłynęły w okresie międzysesyjnym. Otwieram dyskusję w sprawach różnych. Proszę bardzo, pierwsza była pani Ewa Kapusta. Proszę bardzo. Ja mam takie pytanie.
nie wiem, czy to do pana sekretarza, czy do pana burmistrza. Chodzi mi o flagę na przystani przy ulicy Jagiellończyka. Ona tam chyba za 2 lata wisi niewymieniana. No, kolorów czarno-białych to ona już nie ma, także żeby to można było zmienić, bo wygląda to nieestetycznie. I druga sprawa to przystanek przy ulicy Hubalczyków. Czy tam można zrobić wiatę? Tam naprawdę stoi bardzo dużo mieszkańców, ludzi przyjeżdżających na dworzec, do szpitala jadących. No, w czasie deszczu chowają się wszyscy w ten przedsionek na Hubalczyka. Tam ludzie wchodzą, wychodzą z tego budynku. Jest naprawdę trudno wejść, jeżeli by tam można było coś takiego zrobić. No, jakieś takie, może wiata sama właśnie taka typowa, przystankowa jest za duża, może jakieś zadaszenie czy coś takiego, bo to jest dość wąski chodnik rzeczywiście, ale tak jak patrzę, tam rzeczywiście stoi dużo, dużo starszych osób nawet stoi tam i czeka na przystanku. I też również młodzieży, która wraca często tutaj z zespołu szkół i tam zatrzymują się. I też ja kiedyś pytałam jeszcze o taką rzecz, czy jest możliwość, chciałabym wrócić do tego, żeby zawieźć tu również sztandar szkoły podstawowej numer 5, która została zlikwidowana, a sztandar znajduje się w archiwum szkoły numer 3. Także tak, żeby tak ładnie uzupełnić tak do tego filara, myślę, żeby się akurat zmieściło coś takiego zrobić. Na pewno nie byłby tak przekazany pięknie, jak były te sztandary przekazane, bo to jednak już ileś tam lat minęło i tego, ale byłoby dobrze, żeby coś takiego zawisło również tutaj w sali. Dziękuję. Dziękuję. Pan sekretarz też chciał w międzyczasie tam dopowiedzieć, proszę. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, w odpowiedzi na pytanie w sprawach informacji burmistrza odnośnie ulicy Sosnowej, to złożyliśmy wniosek do programu Funduszy Dróg Samorządowych i aktualnie po prostu układamy płyty jąby, żeby mieszkańcy mogli po prostu tam dojechać. I ten materiał jest cały czas, będzie później do odzyskania, po prostu nie wiemy kiedy, w którym momencie będziemy mieli te środki, czy wyrobimy się w 2020 roku, czy to będzie 2021. Dokładnie jeszcze o tym nie wiadomo. I jest to utwardzenie na wierzchu od ulicy Kolinowej w dół w kierunku ulicy Dębowej. No jeżeli by projekt na Sosnową cały będzie wtedy. To jest tylko tymczasówka po prostu na to, żeby dojechać, nie? Momencik, pierwsza pani Ania Binięta, później pani przewodnicząca. Dziękuję bardzo. Ja chciałam się zapytać w imieniu w zasadzie mieszkańców nie tylko działek, ale chyba nas wszystkich. Chodzi mi o czystość lub może bardziej dokładnie nieczystość powietrza, które odczuwamy na przykład przekraczając już tą strefę przejazdu na działkach. Wszyscy, którzy na przykład biegają, jeżdżą na rowerach, wiedzą, że w momencie, kiedy wjeżdżamy na działki, trzeba maseczki nałożyć na twarz, bo nie sposób oddychać. Jakie działania miasto planuje właśnie w celu zwiększenia czystości tego rejonu? Ja myślę, że to jest najbardziej newralgiczny punkt naszego miasta. Wiem oczywiście, że nie jesteśmy w stanie dać każdemu z mieszkańców, którzy jeszcze opalają starymi, czy mają stare piece na węgiel, ale czy mamy jakieś propozycje? Są przecież dotacje do zakupu pieców odpowiednich, prawda? Więc jak dotrzeć do mieszkańców? Czy może należałoby jakąś szerszą kampanię informacyjną przeprowadzić w tym celu? I jakie to są kwoty dotacji? Bo wiem, że podobne są. 5300. Dziękuję bardzo. Proszę odpowiedź. Dziękuję. Proszę bardzo, pani Katarzyna Wasak. Pan? Nie, proszę. Panie burmistrzu, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, chciałam w 2 tematach. Pierwszy temat, który się dzisiaj pojawił z rozmowy telefonicznej z naszym mieszkańcem, odnośnie tablicy, która jest usytuowana przy rondzie Solidarności na budynku PSL-u, o ile dobrze kojarzę. Tak, i tablica jest naprawdę bardzo, bardzo obskurna, ona nie jest czyszczona.
pytanie jest ważne i podobno ciągnie się od roku, od około 7 lat, bo mieszkaniec wielokrotnie jakby do włodarzy zgłaszał się z tym tematem. Tablice generalnie w mieście są piękne, okazałe i rzeczywiście są też fajną wizytówką naszego miasta. Czy można by było się tym, tą tablicą też jakby zająć? To jest pierwsze pytanie. I drugie pytanie odnośnie naszej harcówki i pożaru, który się pojawił jakiś czas temu. Bardzo szumnie i głośno mówiliśmy o harcówce. Potem temat gdzieś zginął. Chorągiew Olsztyńska miała przeznaczyć jakąś kwotę. Potem się okazało, że wycofano się z tej deklaracji finansowej. Natomiast na spotkaniu pan burmistrz wspomniał o tym, że będą jakieś pieniądze, natomiast to było tak jakby szybko rzucone. No i chciałam zapytać, bo jednak harcerze to najliczniejsza organizacja licząca około 500 osób i trzeba jednak o te dzieciaki zadbać. Dziękuję. Dziękuję. Pan radny Puszko się zgłasza, później pan radny Nazarewicz. Szanowni Państwo, chciałbym zadać trzy pytania. Pierwsze pytanie oczywiście związane z cmentarzem. Próbowałem wcześniej zadać to pytanie. No dzisiaj próbowaliśmy właśnie tutaj, decydowaliśmy o podwyżkach, tak, właśnie za, w zasadzie no, te podwyżki nie zostały na szczęście uchwalone. Także mam jedno pytanie właśnie związane z sprawą taką techniczną, zwłaszcza na starym cmentarzu. Chodzi mi o stan niektórych alejek. Akurat mam dziadków pochowanych i jak jest wiosna albo jest jesień, gdzie po prostu deszcze są intensywne, są roztopy, na przykład wiosenne i jesienne, to po prostu nie da się przejść. Jest tam dużo, dużo błota, czy można by było po prostu niektóre alejki na przykład, no nie wiem, posypać jakimiś małymi kamyczkami, żeby po prostu tego błota nie było. To jest pierwsze pytanie. Pytanie drugie dotyczy kładki na działkach. Jak wygląda właśnie sprawa z przebudową tej kładki, kiedy zostanie ogłoszony przetarg i czy w przyszłym roku właśnie rozpocznie się remont przebudowy tej kładki. I jeszcze jedno pytanie dotyczące związane z rewitalizacją naszego miasta. No ta rewitalizacja przebiega sprawnie, no miasto z tygodnia na tydzień pięknieje. I mam pytanie, czy zostaną umieszczone tablice w miejscach, gdzie na przykład znajdowała się brama Królewiecka, gdzie znajdowała się brama Młyńska, gdzie znajdował się kościół na przykład świętego Jerzego, świętego Katarzynę. Czy najważniejsze zabytki właśnie zostaną w odpowiedni sposób oznakowane tablicami, bo tak jest w innych miastach i myślę, że do tego zwyczaju warto nawiązywać. I jeszcze jedna sprawa związana z naszymi babami kamiennymi. One uważam, że znajdują się w niewłaściwym miejscu. Jeżeli będziemy mieli piękny kwadrat, no bo tak będzie, uważam, że no, te baby powinny po prostu być przeniesione na kwadrat, a docelowo do miejsca, gdzie po prostu będzie się znajdowało muzeum. Dziękuję. Dziękuję. Pan radny Nazarewicz. Szanowna Rado, rozmowa biegnie o tak zwany smog. To nie jest wina żadnych pieców, to jest wina opału. Ci nasi handlowcy, chcąc po prostu zarobić tyle, ile sobie wycenią dany opał, biorą niskokaloryczny opał i niestety mamy to, co mamy. W piecu, obojętnie jakim, jak damy dobry opał, nie będzie tego się w ogóle odczuwać. Weźmy, kiedyś rolnicy i ludzie na działkach większość palili drewnem, mniej tym. I nie było takiego kłopotu jak teraz. Jak palą byle czym, rzucają plastiki, nie plastiki, to niestety mamy taki efekt. I tutaj odnośnie teraz powietrza. Jeszcze my w Bartoszycach nie narzekajmy na powietrze. Nasze powietrze niestety jest dobre. W całym województwie powinni zazdrościć naszego powietrza, które my mamy w Bartoszycach. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś Panie jeszcze? Przewodniczący. Pan burmistrz, proszę. Ja może odniosę się do
do kilku kwestii poruszonych przez Państwa w swoich wypowiedziach. Po pierwsze, informuję Państwa, oczywiście ten program Czyste Powietrze ma swoich entuzjastów, ma swoich przeciwników, jak Państwo byście się zapoznali z ocenami, ale postanowiliśmy przystąpić do tego projektu realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. W tej chwili pracownicy Wydziału Komunalnego są już po kilku szkoleniach i spotkaniach i jak tylko będą przygotowani merytorycznie, ogłosimy taką akcję, taką kampanię, że wspieramy, pomagamy, jak te wnioski wypełniać, w jaki sposób, kto na co może liczyć w przypadku wymiany pieców. Tu każde działanie jest, proszę Państwa, przy najlepszym powietrzu, a potwierdzam, że powietrze w Bartoszycach przynajmniej mi służy bardzo dobrze od kilku ładnych miesięcy, jest niezbędne, żeby na Warmii i Mazurach, żeby w naszym otoczeniu tych zanieczyszczeń w powietrzu było jak najmniej. Zdrowie jest bezcenne. Więc to jest jedna kwestia. Druga kwestia, do której tak może powiem, bo też o tym myślałam, analizując plan zagospodarowania tej rewitalizacji, to o czym tutaj była mowa, także jeśli chodzi o te tablice, o powiedzmy informację historyczną, taką dla mieszkańców, ale dla turystów, jeśli chodzi o ten rewitalizowany rynek. Tak, takie ekspozycje tablic będą. Jest przyjęto to było i w koncepcji, a później w dokumentacji. I ufam, że od strony historycznej, mam taką nadzieję, podobnie jak i Pan z pewnością radny, jak i my wszyscy, będzie to ciekawa, dobra, mądra informacja o historii tego miejsca w Bartoszycach. Proszę na inne pytania, także chciałby odpowiedzieć Pan Sekretarz, czy przedstawione sprawy. Tak, mówiąc po kolei, odnośnie sztandaru, tematem się zajmiemy. Harcówka. W budżecie jest wpisane 100 tysięcy złotych. Przetarg był ogłoszony, dwa razy droższy. Zadanie zostanie podzielone na poszczególne elementy i będziemy po prostu harcówkę robić, dzieląc wodę, ogrzewanie i inne rzeczy. Po prostu nie w formie przetargu, ale w formie takiej poniżej progu 30 tysięcy euro. Także to będzie temat sukcesywnie załatwiany. Krótko mówiąc, bo to będą etapy remontu, także... Panie sekretarzu, jeszcze zapytam, czy to już zaczniemy działać w tym temacie w przyszłym roku? No to kwestia tutaj, myślę, że ustalenie budżetu na przyszły rok i tu akurat wiem, że tu z burmistrzem na ten temat żeśmy rozmawiali, bo byłem na zlocie harcerzy w Galinach i tam też właśnie ten temat wypłynął. Także taką informację jestem w stanie przekazać, ale odnośnie szczegółów co, gdzie, kiedy się zacznie, to troszeczkę może później. Super, dziękuję. Dla pana radnego Puszko odpowiedź na alejki, to chyba pan sobie sam zagłosował, że nie chce pan mieć alejek czystych, bo przeciwko pan głosował, chyba tak mi się wydaje, uchwale o podwyżce na cmentarze, także temat już jest zamknięty. Tak, jeśli 20 tak się składa, panie sekretarzu, że się wstrzymamy od głosu, także chciałbym, to akurat żeby akurat nie było. No to dobrze, przepraszam bardzo, to nie pamiętam akurat, no ale to jest właśnie te mniej więcej 20 tysięcy, które można było wykorzystać na alejki. Kładka na działkach, jeśli znajdzie się w budżecie na przyszły rok kładka na działkach, to temat zostanie podjęty. Projekt jest przygotowany i remont kładki na działkach to nie jest 50 tysięcy złotych. To jest po prostu obiekt mostowy na przeprawa nad rzece Łyna. Także to nie jest 50 zł, to jest około 1 800 000, około 2 milionów, tak mniej więcej szacowany koszt. Bo tą kładkę po prostu trzeba rozebrać i postawić nową. Odnośnie zabytków i baby kamienne, to są tematy troszeczkę później, już pan burmistrz na to odpowiedział. I tak. Tablica na PESEL-u, to wystąpimy do zarządcy, do wspólnoty, żeby po prostu tam uporządkowali i tyle. No a flagę przy Bosji, że się wybierze po prostu. Dziękuję. Dziękuję. Pani radna Elżbieta Zawodzka. Panie przewodniczący, szanowny, Wysoka Rado, panie burmistrzu, ja mam pytanie, ponieważ minął już listopad, za pasem mamy grudzień. W ubiegłym roku, w grudniu, podnieśliśmy wszyscy zgodnie ręce, żeby wspomóc powiat bartoszycki kwotą 500 tysięcy złotych, czyli 500 000 złotych. I do dnia dzisiejszego praktycznie ta kwota nie została zwrócona.
Może się mylę, ale w każdym bądź razie nie mieliśmy tego w dochodach na dzisiejszej sesji również. I chciałabym dowiedzieć się, jakie działania zostały podjęte. Kwota, pamiętamy, że pan starosta obiecał, że od razu w styczniu będzie zwrócona. Mamy już 11 miesięcy. To jest też i koszt, który poniesiemy za te 500 000, bo musimy od tego odprowadzić odsetki. I moje pytanie jest takie, jakie działania zostały podjęte w tym celu właśnie, żeby odzyskać te 500 000 zł od powiatu. Dziękuję. Dziękuję. Czy może jeszcze kilka pytań wtedy? Proszę bardzo, pani radna Krystyna Duda. Ja chciałam zapytać, czy zakończyła się rozprawa z przedsiębiorcą z Mińska Mazowieckiego, który wykonywał uzbrojenie osiedla 650-lecia. Wiem, że sprawa była odroczona, ale zagrażało budżetowi miasta zwrot jakieś około 1 000 000 zł. Bardzo mnie to interesuje. Czy ktoś jeszcze? Wszystkie poprosimy pytania. No już chyba się pytania kończą powoli. Także proszę o odpowiedź na tym etapie. Jeśli chodzi o to ostatnie pytanie, nie mam takiej wiedzy, szczerze powiem, na jakim to jest etapie i będziemy wiedzieli, bo postępowanie chyba sądowe trwało, czy ono zostało zakończone, bo to było, chyba trwało ładnych kilka lat. To w tej sprawie. Proszę bardzo, pan sekretarz Pająk. Powiem państwu tak, 500 tysięcy jest wpisane do budżetu powiatu na zwrot i po prostu jeżeli my będziemy robili drogi, a najdroższą inwestycją będzie ulica nad Dyną, burmistrz wystąpi do powiatu o dotację na wykonanie po prostu tej drogi w wysokości 500 tysięcy złotych, tyle co pożyczyliśmy, także nikt o tych 500 tysiącach nie zapomniał, także to jest wszystko wpisane w budżet, kwestia tylko techniczna, krótko mówiąc. Dobrze. Jeśli nie ma więcej pytań, proszę pan. Odnośnie sporu sądowego z przedsiębiorcą czy z wykonawcą uzbrojenia na osiedlu 650-lecia, sprawa jest w toku 5 grudnia. 5 grudnia mają się odbyć oględziny przez biegłego tych instalacji. Także no, sprawa jest cały czas w toku, a to jest przedsiębiorca nie z Mińska Mazowieckiego, tylko bodajże z Gołdapi czy gdzieś tam. Jeszcze pani radna coś chciała, tak? Proszę dopowiedzieć. Znaczy ja chciałam odpowiedź na moje pytanie z początku sesji, bo prosiłam, żeby przybliżono nam firmę, która wygrała przetarg na halę pod względem zdolności finansowych i tak dalej, żebyśmy mieli też obraz, jaka firma wygrała i czy nie będzie później też problemu. Dziękuję. Czy pan burmistrz jest w stanie odpowiedzieć? Poinformujemy panią pisemnie, dobrze? W takim zakresie, w jakim możemy z uwagi na stosowne procedury poinformować. Rozumiem, że nie ma więcej pytań. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam obrady 19. sesji Rady Miasta Bartoszyce. Dziękuję państwu za obecność.